Dzień dobry, chciałem Państwa serdecznie przywitać na webinarium organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji wraz z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności we współpracy z naszą organizacją. To jest trzecie webinarium w ramach projektu Edukacja Globalna – Liderzy Edukacji na Rzecz Rozwoju 2. Za nami już dwa webinaria, które się odbyły w poprzednich tygodniach. Przed nami jeszcze trzy kolejne. A to dzisiejsze jest szczególne. Nie tylko ze względu na temat, o jakim będzie mowa, ale także na dzień. Dzisiaj, jak pewnie większość z Państwa wie, jest ten dzień, kiedy rozpoczął się 21 tydzień edukacji globalnej, którego głównym tematem, zagadnieniem, na którym się koncentruję, jest właśnie zmiana klimatu. Tak, może przytoczę też tytuł tej edycji Tygodnia Edukacji Globalnej, który brzmi: Pobudka to ostatni dzwonek dla klimatu. No i właśnie o zmianie klimatu będzie mówił nasz gość specjalny, Marcin Popkiewicz, którego myślę, że nie trzeba przedstawiać, ale ja spróbuję przywołać kilka faktów z jego życiorysu. Pan Marcin Popkiewicz jest fizykiem, jest analitykiem megatrendów, ekspertem i dziennikarzem zajmującym się powiązaniami w obszarach gospodarka, energia, zasoby, środowisko. Jest autorem takich znanych już książek jak Świat na rozdrożu, Rewolucja energetyczna, ale po co? I Nauka o klimacie. To z zeszłego czy z tego roku? Z listopada zeszłego roku. Tak. Pan Marcin Popkiewicz jest laureatem Nagrody Dziennikarze dla Klimatu, Ekonomikus 2016 za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną. To było za Rewolucję energetyczną. Tak, wystarczy gdzie przeczytać, słuchać, wiesz, takich formalizmów. Jak jest ten etap na konferencji, ja już tak scroll chciałbym do przodu. Dobra, okej. Okay. I Nagroda Popularyzator Nauki 2017. Ja się nazywam Jan Kuzyński, w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności odpowiadam za przygotowanie materiałów i analiz. I też właśnie, tak jak wspominałem, po wystąpieniu pana Marcina Popkiewicza pozwolę sobie zabrać głos na parę minut. Jak to zorganizujemy? To myślę, że właśnie jakoś godzina 15 minut wystąpienie pana Marcina Popkiewicza i pytania i odpowiedzi, a następnie moja kolej przyjdzie. No. A temat zmiany klimatu, taki bardzo kontrowersyjny, zauważyliście pewnie, nie? Jak rozmawiacie sobie z rodziną czy ze znajomymi, no powiedzmy się różne opinie na temat tej zmiany klimatu. Wiecie. Nie jesteście fizykami atmosfery, nie jesteście paleoklimatologami, jesteście normalnymi ludźmi. Więc normalni ludzie swoją wiedzę bierzecie z otoczenia, tak? Co to powiedzą coś znajomi, co powie ktoś w telewizji, co jakieś gazety napiszą. No i w sumie różne informacje do nas dochodzą, bo wiecie, bierzecie jedną gazetę, jak tutaj widzimy. No i to jest olbrzymi problem, grozi nam katastrofa klimatyczna, jak zaraz nie zetniemy emisji, to będzie niedobrze. Ale wiecie, no, bierzecie drugą gazetę i tam czytacie, że to przesada jest. Wiecie, no, klimat zmieniał się zawsze. Tak? No, jestem z Gdańska. Co tam było 20 tysięcy lat temu, jak było maksimum epoki lodowej w miejscu, gdzie jest teraz Gdańsk? No był gruby na setki metrów lądolód. Podobnie w Nowym Jorku. Tak? To była zupełnie inna planeta. No i ten lądolód stopniał. To była naturalna zmiana klimatu. Nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Nasze emisje CO2 to jest tylko kilka procent emisji naturalnych, jakby ktoś się pytał tego, co wychodzi z oceanów, ekosystemów lądowych. Wulkany emitują mnóstwo CO2, słońce wpływa na klimat. No i tak mógłbym kontynuować i w zasadzie wszystko, co powiedziałem, to nikt poważny w nauce by z tym nie polemizował. No to jak to w ogóle jest tą naszą wiedzą naukową i ze stanowiskiem nauki w temacie zmiany klimatu? Pewnie słyszeliście o IPCC. ONZ-owskim Międzyrządowym Zespole do Spraw Zmiany Klimatu. No co parę lat tysiące naukowców podsumowują, co my o tym klimacie wiemy, ociepla się czy nie, jaka jest tego przyczyna, jeśli klimat się zmienia, czy w sumie będą z tym jakieś problemy, czy może jak w sumie będzie trochę cieplej, to w sumie nie będzie z tym jakiegoś szczególnego problemu. No z raportu na raport IPCC stwierdza coraz dobitniej, że tak, ociepla się. Tak jest to wynik naszej działalności, w szczególności emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla i spalania paliw kopalnych. Jak szybko nie przestaniemy, będą z tym bardzo poważne problemy. No, ale to stanowisko IPCC. Na świecie jest też wiele innych organizacji naukowych. No, słuchajcie, jak myślicie? Z setek największych organizacji naukowych, jak myślicie, ile procent zgadza się w swoich stanowiskach z tym, co mówi IPCC? A ile procent uważa, że coś jest jednak inaczej? Że albo się nie ociepla, albo to część naturalnych cykli, albo jak mamy na to jakiś wpływ, to nieduży,
No, a może to w sumie nie dwutlenek węgla ze spalania paliw kopalnych, może to wylesianie, albo metan, albo coś innego, albo freon. No, albo w sumie jak się trochę ociepli, to nawet jak mamy w tym jakiś udział, to nie będzie to specjalnym problemem. No, cokolwiek inaczej. Uwaga, przez duże organizacje naukowe, rozumiem duże organizacje naukowe, czyli interesująca tutaj opinia Greenpeace'u, bo to nie jest duża organizacja naukowa, czy z drugiej strony opinia jakichś think tanków finansowanych przez ExxonMobil czy tam inne koncerny paliw kopalnych. Interesuje nas opinia dużych organizacji naukowych. Uwaga, jeżeli ktoś zna odpowiedź, no bo nie wiem, czytał moją książkę albo był na moim wykładzie, ale po prostu zna, to niech nie psuje zabawy innym. Chciałem zapytać was na 3-4, napiszcie, ile procent dużych organizacji naukowych w swoich stanowiskach się zgadza z tym, co mówi IPCC? Tak, reszta domyślnie uważa, że jest inaczej. No to jak obstawiacie procentowo? Ile procent dużych organizacji naukowych zgadza się z tym, co mówi IPCC? Ociepla się nasza robota, głównie CO2 z palenia paliw kopalnych, będą problemy. 3, 4, 20, 40, 30, 25% się zgadza, 15, 30, 20, 30, 25, 45, 60. No to mamy od 5 do 60%. Widzę, że najmniej, że 5% organizacji naukowych zgadza się, a najwięcej 60% z IPCC. Super, dziękuję bardzo. Za chwilę pokażę loga przykładowych dużych organizacji naukowych, które się zgadzają z tym, co mówi IPCC. Także, że się ociepla nasza robota, CO2, paliwa kopalne, będą problemy. Pewnie niektóre te loga rozpoznajecie. To wszystko duże organizacje naukowe. Ogólnoświatowe, z Ameryki, z Europy, z Australii, z Chin. Można by jeszcze wiele innych pokazać, ale były za małe znaczki pocztowe. Słuchajcie, na następnym slajdzie mam z kolei loga organizacji naukowych, które uważają inaczej. Zastanówcie się, czy komuś przychodzi do głowy, kto mógł podać nazwę dużej organizacji naukowej, która będzie na następnym slajdzie. Ale nie zgaduje, tylko wie. Czekam na jakiś wpis po nazwie. Duża organizacja naukowa, która będzie na następnym slajdzie, z organizacji, które uważają, że jest inaczej. Cisza zapadła. Bardzo dobrze. Widzę, że nie możecie sobie przypomnieć, bo tu jest właśnie, widzicie listę wszystkich dużych organizacji naukowych, które uważają inaczej. Nie ma ani jednej. Nic innego, że nie możecie sobie przypomnieć. I oczywiście wiecie, nauki nie uprawia przez głosowanie. To, że większość coś twierdzi, nawet przytłaczająca większość, to nie znaczy, że tak musi być. Wiecie, w średniowieczu to wszyscy w zasadzie się zgadzali, że to Słońce krąży wokół Ziemi. I co, mieli rację? No nie mieli, prawda? Przyszły jednostki, Kopernik, Galileusz, i powiedzieli, nie, my uważamy, że to Ziemia krąży wokół Słońca. I te jednostki miały rację, a nie wszyscy. Wiecie, nauka nie jest demokracją, gdzie większość głosuje prawa fizyki. Prawa fizyki mają walone nasze głosowania. One po prostu robią swoje, są jakie są. I wiecie, często się mnie... Nauka nie jest demokracją, nauka jest dyktaturą faktów, dowodów i obserwacji. I dlatego Kopernik i Galileusz mieli rację, bo stosowali obserwacje, rozumowanie logiczne, metod naukową taka, jaka wtedy była. I można spotkać pojedynczych naukowców, czy ma organizacje, które mówią, że jest inaczej, więc może oni mają rację, wiecie. Pytali się mnie wielokrotnie, może was też się ktoś pytał, czy wierzycie w globalne ocieplenie? Słuchajcie, jak was się zapytam, czy wierzycie w elektrony? Wierzycie w elektrony? Tak, no fantastycznie. A znam pytanie, czy to jest dobrze postawione pytanie? Czy coś wam zgrzyta w tym pytaniu? Czy wy wierzycie w elektron? Czy to jest kwestia wiary? Czy czego? Kto pierwszy napisze? Dokładnie, to jest kwestia faktów, to jest kwestia badań naukowych. Mamy działające internety, z czego właśnie korzystamy, mamy komputery, procesory, ekrany, mamy smartfony w kieszeniach. Słuchajcie, to, że to wszystko nam działa, oznacza, że całkiem dobrze rozkminiliśmy elektrodynamikę, mechanikę kwantową. Dobrze rozumiemy zachowanie tych elektronów. To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia badań naukowych. I w związku z tym można tak samo spojrzeć na zmianę klimatu. To nie jest kwestia wiary, czy ociepla się, czy nie, czy dlaczego się klimat zmienia. To jest kwestia badań naukowych. I wiecie, my często mamy problem z tym, żeby odróżnić ziarno od plew. Jesteście nauczycielami, pewnie wiecie, że wielu waszych uczniów funkcjonuje szczególnie na przedmiotach ścisłych na zasadzie 3 razy Z. Kto napisze, jakie to są 3 razy Z, kto pamięta? Zakłóć, dać i zapomnieć. Nie, no fantastycznie widzę, tak? No właśnie problem jest w tym, że wiele osób zakończyło swoją edukację z przedmiotów ścisłych na tym trzecim Z.
No i w związku z tym niestety no, bardzo łatwo jest zdezinformować i wcisnąć kit. Ja jestem fizykiem i na fizykę przyszedłem, dlatego że zawsze lubiłem rozumieć, jak świat działa. Czemu słońce świeci, czemu niebo jest niebieskie. Wolałem czwarte Z. Zrozumieć. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć troszkę tak, żebyście zrozumieli, bo to nie jest czarna magia, to jest naprawdę elementarna XIX-wieczna fizyka, co i jak z tym klimatem i jego zmianą. W ogóle słuchajcie, czemu tyle się mówi o dwutlenku węgla i paliwach kopalnych? Tu macie wpływ na wzmocnienie efektu cieplarnianego. Jakkolwiek to działa, o tym jeszcze wam powiem za chwilę. I po lewej stronie macie źródła, a po prawej, czyli gazy cieplarniane. Czemuż tyle mówię o dwutlenku węgla? No nie jest jedynym gazem cieplarnianym, który wpływa na obserwowane ocieplenie klimatu. Są też inne, metan, podtlenek azotu, różne gazy przemysłowe. Ale dwutlenku węgla mówi się tyle, bo on ma największy wpływ na to wszystko. I paliwa kopalne też grają największą rolę. Nie tylko ono, oczywiście mamy wylesianie, produkcję cementu, metan wybekiwany przez krowy, ale paliwa kopalne grają w tym wszystkim największą rolę. Słuchajcie, paliwa kopalne to jest podstawa systemu energetycznego naszej cywilizacji. Tu widzicie globalny miks energetyczny, z czego ludzkość bierze energię. Z prawej strony widzimy, z czego czerpią dzisiaj. Największe źródła energii? Węgiel, ropa, gaz. Paliwa kopalne. To jest, zaspokaja ponad 80% potrzeb energetycznych ludzkości. Na czym polega pozyskiwanie energii z paliw kopalnych? No na ich spalanie, prawda? Czyli bierzemy paliwa, węgiel, ropę, gaz, utleniamy, no i jako produkt uboczny powstaje dwutlenek węgla. Tutaj widzimy, ile emitujemy dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych. Po lewej stronie macie oś w jednostkach ekwiwalentu węglowego, po drugiej CO2. Kto z chemików pamięta, jaka jest masa molowa węgla? Wpiszecie? Ile gramów na mol masa węgla? Dwanaście, fantastycznie. Połączymy to teraz z tlenem O2 i mamy 12 plus 2 razy 16, czyli mamy 44. Tak, czyli z 12 gramów węgla mamy 44 gramy CO2. Dlatego prawa oś, którą tu widzicie w jednostkach CO2, to jest 3,66 razy ta oś z lewej strony. I teraz my emitujemy 30 parę miliardów ton dwutlenku węgla rocznie do atmosfery ze spalania paliw kopalnych. To jest ponad 1000 ton na sekundę. Dużo. No i widać, że tendencja jest rosnąca, tak? No bo i spalamy coraz więcej paliw kopalnych, no bo i ludzi coraz więcej, i per capita zużywamy więcej energii, jak jeździmy więcej samochodami, samolotami latamy, klimatyzację sobie odpalamy, więc no, zużycie energii rośnie, tak? Gdzieś na poprzednim slajdzie. No słuchajcie, to jest ponad 1000 ton na sekundę, ale to i tak jest tylko jakieś 5% emisji naturalnych. Więc w czym problem? Wyobraźcie sobie, że siedzimy w sali i tam jest słój, w którym jest 600 cukierków. Bo tak. I się kłębicie wokół tego słoja. W ciągu kwadransa wyciągacie 200 cukierków, wymieniacie tymi cukierkami, nie zjadacie, jesteście na diecie i z powrotem wsadzacie 200 cukierków do słoja w ciągu kwadransa. Czyli tak, jest 600 cukierków. Minus 200, plus 200. To ile będzie po kwadransie? Kto napisze? Było 600, wyciągnęliśmy 200, wsadziliśmy 200. Ile będzie po kwadransie? Oczywiście, że 600. I następny kwadrans tego samego. Minus 200 plus 200, cały czas 600. Dobra, no aż wieje nudą, cały czas 600. Żeby było ciekawie, ja tam mam tak duży wór z cukierkami i dorzucę co kwadrans 10 cukierków. Wy to co wcześniej. Było 600 cukierków. Wy minus 200 i plus 200, a ja dorzucę od siebie 10. To ile będzie po kwadransie? Kto napisze? 610, super. Słuchajcie, i tak kwadrans po kwadransie, wy minus 200 i plus 200, a plus 10, tak rośnie, 620, 630. Powiedzmy, że minęło 20 kwadransów i dorzuciliśmy, i ja w tym czasie dorzuciłem 200 cukierków. Po 200 kwadransach pewnie widzicie, że z 600 zrobi się 800, 200 więcej. Słuchajcie, za jaką część tego wzrostu, z tych 600 do 800, odpowiadają moje emisje cukierków do słoja? Ja wrzucam 5% tego, co wy zauważcie. Ja wrzucam 10, wy wrzucacie 200. Ale jednocześnie, kiedy nie było moich cukierków, to cały czas było 600. No właśnie zagadka. Za jaką część tego wzrostu, z tych 600 do 800, w ciągu 200 kwadransów, odpowiadają moje emisje cukierków do słoja? Kto napisze? No ktoś pisze, zobaczymy. Za całość. Super. Dokładnie, kiedy ich nie było, cały czas było tyle samo. Bo wasze emisje, minus 200 i plus 200, są zbilansowane. Ja dorzucam nowe cukierki. Czemu o tym mówię? Nie o niebycie cukierków, kacha o klimacie.
Bo węgiel w środowisku krąży podobnie. Mamy węgiel w postaci dwutlenku węgla w atmosferze. I wyciągają go rośliny w procesie fotosyntezy. Mamy proces spalania komórkowego, dwutlenek węgla wraca do obiegu, martwa materia organiczna rozkładając się zwraca go z powrotem i pożary lasów. I tak to ile wlatało, tyle wylatało. Podobnie oceany pochłaniały w jednym miejscu, pozbywały się w drugim. I tak, zwróćcie uwagę, atom węgla sobie tak krążył między atmosferą, ekosystemami lądowymi, oceanami. Ilość atomów węgla w środowisku z grubsza była stała. No, a trochę dorzuciły wulkany. Ale pierwsze widzicie, jaki to jest mały strumień? Po drugie, emisje wulkaniczne były równoważone przez naturalne procesy wietrzenia skał i usuwania węglanów do osadów oceanicznych. Nie przez przypadek ta liczba jest bardzo zbliżona do emisji wulkanicznych. Steruje tak zwany termostat węglowy, ale teraz nie będziemy o tym opowiadać. Ważne jest teraz to, że ilość atomów węgla w środowisku była z grubsza stała. I teraz przyszliśmy my i stwierdziliśmy, o, pod ziemią są zasoby węgla, ropy, gazu. Jakie wydobędziemy i spalimy, to możemy mieć fajne usługi energetyczne z tego. Możemy zasilać te nasze samochody, sobie jeździć po świecie, latać samolotami, produkować prąd w elektrowniach, no i generalnie róbmy to, to będzie nam się lepiej żyło. No i zaczęliśmy ten węgiel wydobywać, ropę, gaz, spalać i wrzucać dwutlenek węgla do atmosfery, 10 cukierków. I to jest stała, niezbilansowana nadwyżka. To są nowe atomy węgla w środowisku, których wcześniej tutaj nie było. Oczywiście część z tego węgla, który wrzucamy do środowiska, do powietrza, trafia do oceanów, bo się robi nierównowaga chemiczna i oceany pochłaniają nasz dwutlenek węgla. Rośliny rosną lepiej, jak jest więcej CO2 w powietrzu, więc też pochłania część naszych emisji. Z grubsza z tego, co wrzucimy do atmosfery, w atmosferze zostaje nam połowa. 1/4 pochłoną oceany, 1/4 ekosystemy lądowe. No i teraz widzimy, że stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, no, a jeszcze zanim do tego przejdę, słuchajcie. Oceany pochłaniają dwutlenek węgla w jednym miejscu, a pozbywają się w drugim. Mieliście kiedyś dwie szklanki z kolą pewnie. Jedna zimna kola, druga kola ciepła. Która jest dobrze gazowana? Zimna kola czy ciepła? Która jest dobrze gazowana? Kto napisze? Zimna. Dokładnie. W ciepłej koli mamy mniejszą rozpuszczalność gazów, jest słabiej gazowana. Teraz ocean na przykład ocieplając się, to nie chcą pochłonąć więcej dwutlenku węgla, bo jak się ocieplają, to raczej wolą się odgazować z dwutlenku węgla. Więc oceany są w stanie ileś tam pochłonąć, ale więcej to już nie będą chciały. A ekosystemy lądowe są w stanie zmagazynować sobie ileś tam ton węgla na hektar i nie więcej. A w cieplejszym klimacie, gdzie mamy szybszy rozkład materii organicznej w glebach, tak naprawdę tych ton węgla na hektar zmagazynowanych mamy mniej. Więc zarówno ocean, jak i ekosystemy lądowe w tym momencie powiedzą dość, my już nie chcemy pochłonąć więcej. I z tego tych nowych atomów węgla, które wrzucimy do środowiska, z atmosfery rozeszło się po oceanach, po ekosystemach lądowych. Słuchajcie, jaki proces wyciągnie te atomy węgla ze środowiska? Czyli my nawrzucaliśmy do atmosfery, rozeszło się tutaj po reszcie środowiska i co w końcu wyciągnie te atomy węgla z obiegu nadwyżkowe, które wrzuciliśmy? Kto napisze? No, widzę, że cisza zapadła. Pokażę tą strzałkę. Procesy wietrzenia skał i usuwania węglanów do osadów oceanicznych. Dopiero to usunie z obiegu te atomy węgla, które do środowiska wrzuciliśmy. I są procesy, które działają w skali geologicznej. Czyli to będzie trwało dziesiątki tysięcy, setki tysięcy lat. Dobra, jeszcze do tego przejdziemy. Słuchajcie, w atmosferze zostaje z grubsza połowa tego, co do niej wrzucamy. I widzimy, że stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie. Tu macie stężenie w cząsteczkach CO2 na milion cząsteczek powietrza. Tak porządnie, bezpośrednio to my to mierzymy od lat 50. XX wieku. A skąd wiemy, co było wcześniej? W końcu nikt tam nie stał w czasach saskich z miernikiem CO2 i nie mierzył. Ani wiedział, że trzeba, ani nie miał miernika. Skąd to wiemy? Tu mamy dane z rdzeni lodowych. Jak to działa? Jedziecie na Antarktydę albo inną Grenlandię, gdzie jest wielki lądolód, bardzo stary. I robicie odwiert w lądolodzie. Kilometr, dwa, trzy w głąb, ile tam tego lądolodu jest. I wyciągacie rdzeń lodowy. Umiemy datować ten lód. Czyli możemy powiedzieć, że to jest kawałek lodu sprzed 100 tysięcy lat. A tamten sprzed 500 tysięcy lat. I w tym rdzeniu lodowym widzimy uwięzione pęcherzyki powietrza, które stały wtedy zamknięte w lodzie, kiedy ten lód się formował. I możemy zbadać te pęcherzyki, zobaczyć, że w takim pęcherzyku jest CO2 na milion cząsteczek powietrza. Więc wiemy, ile dawna atmosfera zawierała dwutlenku węgla.
To jest jedna z wielu metod badania dawnego klimatu. Tu widzimy ostatnie 300 lat. Cofnijmy się dalej w przeszłość. Tu widzimy ostatnie 10 tysięcy lat. Około 270, na wiele się nie dzieje. I nagle ostatnie stulecie, bach, gwałtowny skok do góry. Ktoś tu widzi jakieś naturalne cykle? No pewnie nie bardzo. Cofnijmy się dalej w przeszłość. Tu już mamy cykl epok lodowych. Tu już coś się waha na stężenie dwutlenku węgla. Nie wnikałem co, jak i dlaczego. To były głównie przepływy dwutlenku węgla między atmosferą i oceanem. Jak się ogrzewał, wrzucał się dwutlenek węgla. Wahało się mniej więcej od 170 cząsteczek na milion do w porywach no, 290, no może 300. Teraz mamy ponad 400 i szybko rośnie dalej, od 2-3 co roku więcej, więcej, coraz więcej. No dobra, słuchajcie, ale wspomniałem, że są kontrowersje i są małe organizacje naukowe, nawet nie tylko pojedynczy naukowcy, którzy twierdzą, że to wszystko jest pic na wodę, fotomontaż, jaka tam zmiana klimatu, klimat zmieniał się zawsze, w ogóle nic specjalnego się nie dzieje. Takim chyba najbardziej znanym stanowiskiem sceptyków klimatycznych w Polsce jest stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Brzmi mądrze? No fajnie. Otwórzmy dokument, mamy go przygotowany. Możecie sobie go wyszukać na internecie, jak chcecie. Trzeba po prostu wpisać nazwę stanowiska. Powiększmy może trochę. Dziękuję. I przewińmy na dół do punktu szóstego. O. I przeczytajmy sobie głośno, co widzimy w tym punkcie szóstym. W ciągu ostatnich 400 tysięcy lat, jeszcze bez udziału człowieka, zawartość CO2 w powietrzu, jak tego dowodzą rdzenie lodowe z Antarktydy, już czterokrotnie była podobna, a nawet wyższa od wartości obecnej. Okej. Okay. Jakie jest obecne stężenie dwutlenku węgla? Kto tam pamięta? Wpiszecie. Pokazałem niedawno. Możecie sobie zresztą sprawdzić w internecie, to jest bardzo łatwo sprawdzić. Mniej więcej ile? Okej, okay, a w cząsteczkach na milion cząsteczek powietrza, bo to pamiętamy? Nie zupełnie. Pokażesz obrazek? Co? Przełącz się na obrazek, na prezentację. O, widzicie, trochę ponad 400. Widzę, że ktoś napisał 400, koło 400. A jak się wahało na podstawie rdzeń lodowych z Antarktydy w ostatnich setkach tysięcy lat? Przełącz z powrotem na dokument, poproszę. Od ilu do ilu się wahało na podstawie rdzeń lodowych z Antarktydy? Ktoś pisze? No, 100 kilkadziesiąt do 300, 170 do 300. No. Słuchajcie, co można powiedzieć o wartości merytorycznej tego, co jest napisane w tym stanowisku? Jaka ona jest? Ktoś się ośmieli napisać? No, ona jest nieprawdziwa. Znaczy, czasem słyszę, że zerowa. Nie, ona nie jest zerowa. Ona jest ujemna. To nie jest brak wiedzy, to jest antywiedza. I problem w tym, że każde zdanie tego stanowiska ma podobną wartość merytoryczną. Jak chcecie, jesteście przy internetach, możecie na portalu Nauka o Klimacie wyszukać artykuł o stanowisku KNG PAN. I potrzebowaliśmy dwóch artykułów, żeby wyjaśnić wszystkie, właśnie mieli błędy merytoryczne w tym stanowisku, bo w jednym nam się po prostu nie zmieściło w systemie zarządzania treścią strony. Słuchajcie, w ogóle to nie jest duża organizacja naukowa. To jest stosunkowo niewielka grupa osób, która nie prowadzi badań klimatu i nie publikuje w literaturze recenzowanej na ten temat. To jest grupa osób, które generalnie nie badają klimatu, tylko żyją z wydobycia paliw kopalnych. Czy w ogóle kopalin szeroko rozumianych. Nie chcę oceniać, dlaczego oni robią to, co robią, ale wartość merytoryczna tego czegoś jest zerowa. To jest dokument, który ma dwie strony, nie ma żadnych źródeł i tak, przeglądałem mnóstwo dokumentów tak zwanych sceptycznych związanych z zmiany klimatu i wartość merytoryczna wszystkich jest podobna. Niech się jakikolwiek dokument, który gdzieś tam jest nagłaśniany na portalu Nauka o Klimacie, komentujemy, gdzie on merytorycznie jest nie teges. Wróćmy do naszej prezentacji. Słuchajcie, to jest najwyższe stężenie dwutlenku węgla od wielu milionów lat. Tu widzimy, że od 800 tysięcy, ale to jest najwyższe stężenie dwutlenku węgla od co najmniej kilku, a prawdopodobnie kilkunastu milionów lat. Słuchajcie, to robi wrażenie. Powtórzę głośno i wyraźnie. W ostatnim stuleciu stężenie CO2 w atmosferze wzrosło do poziomów najwyższych od wielu milionów lat i szybko leci dalej w górę. Stężenie metanu się pokroiło, jakby ktoś się pytał. Naprawdę nie są naturalne cykle. Jak mamy więcej dwutlenku węgla w atmosferze,
No to ocean pochłania ten dwutlenek węgla i to jest trochę tak, jakbyśmy robili taką wielką wodę gazowaną w syfonie. Tak, dwutlenek węgla plus woda i zaczyna nam się robić kwas węglowy. Upraszczam trochę chemię tego procesu. Słuchajcie, współczynnik pH wód oceanicznych zmalał do poziomu najniższego od ponad 20 milionów lat i leci dalej w dół. I to niestety szkodzi zwierzakom czy różnym organizmom, które budują sobie wapienne szkieleciki. Jakbyście pojechali nad morze, a może niektórzy są nad morzem, i na plaży znaleźli taką małą muszelkę. I kupili taką dużą butlę mocno gazowanej wody. I byście wrzucili tą muszelkę do butelki z gazowaną wodą i postawili ją w kącie na kilka dni. Po kilku dniach wracacie, patrzycie na tą muszelkę i co widzicie? Kto napisze? Odpowiedź pierwsza, rozmiękczy się. Odpowiedź druga, większa. No, interesujące. Właśnie zauważę, że wrzuciliście sól, węglan wapnia do kwasu. Zróbcie ten eksperyment. Weźcie małą muszelkę, dwulitrową butlę mocno gazowanej wody, postawcie na kilka dni w kącie, wróćcie i zobaczcie. I nic nie zobaczycie, ona cała się rozpuści. Nie, że będą dziury, nie, że jakoś tam będzie mniejsza, ona po prostu się rozpuści. Wrzuciliście sól do kwasu. To samo dzieje się w oceanach. Organizmy robiące wapienne szkieleciki potrzebują zasadowego środowiska, żeby sobie te szkieleciki budować. Kiedy woda staje się coraz mniej zasadowa, one mają coraz większe problemy. Już są miejsca na świecie, gdzie na przykład zamknięto hodowlę małży na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, bo woda zrobiła się zbyt kwasowa, żeby młode małże budowały sobie pancerzyki. Rafy koralowe. Ten sam problem. Zakwaszanie wody im nie służy. Do tego jeszcze dochodzą fale upałów morskie, wzrost temperatury. Słuchajcie, już ponad połowy raf koralowych na świecie nie ma. Przy ociepleniu 1,5 stopnia nie będzie z grubsza 90%. Przy ociepleniu o 2 stopnie Celsjusza przecież ciepłowodne rafy koralowe w ogóle znikną. Nie będą już. Na pewno jako funkcjonujący ekosystem. Dobra, słuchajcie, ale co z tego, że w atmosferze jest więcej tych gazów cieplarnianych? Zmieńmy branżę, żeby to zrozumieć. Dostajemy budowlańcami. Jest na dworze 0 stopni, tak jak macie na tym obrazku. No i macie nieocieplony dom, goła cegła powiedzmy i w środku 10 stopni. Chociaż macie grzejnik, nie będzie elektryczna farelka o mocy kilowata. Lubicie jakieś 10 stopni w waszym pokoju? No pewnie nie szczególnie. Słuchajcie, w ogóle jak to jest, że tu jest stała temperatura w naszym domu? Przecież my, temperatura jest miarą energii termicznej, a my dostarczamy energię w tempie kilowata. Skoro my dostarczamy energii do domu, no to jak suma energii w domu może być stała i stała temperatura? Kto mi powie dlaczego? Dlaczego mamy stałą ilość energii termiczną w domu, czyli stała temperatura, chociaż dostarczamy energię w tempie kilowata? Bo co? Tak w dwóch słowach. Bo tracimy do otoczenia, dokładnie. I jak my dostarczamy energię w tempie kilowata, a suma energii w domu jest stała, no to ile ucieka? No oczywiście też kilowat. No, proste. Słuchajcie, pewnie nie lubimy, jak w naszym domu jest tak zimno, więc chcielibyśmy, żeby było cieplej. No i grajmy tak na co dzień, to często po prostu odkręcamy kaloryfery, grzejnik podkręcamy, no i jest, się robi fajniej, cieplej. No jest problem, kiedy przychodzi rachunek, bo on będzie dużo wyższy. Jest też druga opcja, co możemy zrobić. Możemy ocieplić dom. Obłożyć go izolacją na przykład. I powiedzmy, zamawiamy wersję premium, czyli przychodzi magik, macha różdżką, bach, machnął różdżką, skasował 10 tysięcy za swoją ciężką pracę i mam ocieplony dom. Grubszy styropian, wymienione okna, wełna mineralna. Słuchajcie, przez tą grubszą izolację, jak spojrzymy teraz na dom po sekundzie, jak magik machnął różdżką, nadal będzie uciekać kilowat? No trochę mniej oczywiście. Słuchajcie, teraz jakbyśmy spojrzeli na ten dom, ta sama temperatura w środku, w tym części nieocieplonej, ocieplonej, tośmy zobaczyli z grubsza taki obrazek. Tam, gdzie mamy nieocieplony, tam ciepło ucieka intensywnie, ten dom świeci nam na czerwono i żółto, a tam, gdzie jest dobrze zaizolowany, no mniej ciepła przenika przez ścianę. I tutaj w kamerze termowizyjnej widzimy po prawej stronie niższą temperaturę jasnościową, a po lewej stronie wyższą temperaturę jasnościową, jak powiedziałby fizyk takim bełkotem naukowym. Ale rozumiemy, o co chodzi. Słuchajcie, i co teraz mamy? No mamy nierównowagę energetyczną. Dostarczamy kilowat, a ucieka nam pół. To znaczy, że ilość energii termicznej w naszym domu zaczyna nam rosnąć. I rośnie nam temperatura. I tak co, rośnie w nieskończoność?
No oczywiście im większa temperatura w środku, tym większa temperatur i tym więcej ciepła nam ucieka z domu. I w momencie znowu robi się równowaga, dostarczamy kilowat, ucieka kilowat, tylko przy wyższej temperaturze w środku. Więc rachunek płacimy ten sam, a w naszym domu już nie 10, a 20 stopni. I w sumie o to chodziło. Super. Zmieniamy z powrotem branżę na klimatyczną. Nasz dom Ziemia otrzymuje energię od naszego grzejnika Słońca. I Słońce świeci głównie w świetle widzialnym. Trochę bliskiej podczerwieni, trochę w nadfiolecie, dzięki czemu się opalamy. No, Słońce świeci w świetle widzialnym, dlatego że jest bardzo nagrzane. Ma wysoką temperaturę, ponad 5000 stopni. Temperatura powierzchni Słońca. Ziemia no, ma dużo niższą temperaturę. Wy macie temperaturę 35 stopni, temperatura skóry, otoczenie ma 20 stopni, kilkanaście, na dworze kilka stopni. Więc Ziemia świeci nie tak wysokoenergetycznym promieniowaniem, tylko w dalekiej podczerwieni. Co możecie zobaczyć w kamerze termowizyjnej, jakbyście skierowali ją na otoczenie, tak widząc w jakiej temperaturze nam otoczenie świeci. I są dwie zupełnie różne długości fal. Spójrzcie na szybę, która gdzieś tam jest w waszym oknie. Szyba przepuszcza światło widzialne. Widzicie, co jest na zewnątrz? Za to blokuje tą daleką podczerwień, która jest przez was emitowana i wasz pokój. No o to chodzi w szybach, żeby wpuszczały światło widzialne, światło słońca, a nie wypuszczały promieniowania cieplnego z waszego domu. Dzięki czemu jest cieplej. Słuchajcie, i to są zupełnie różne rodzaje promieniowania. I teraz to jest nasz grzejnik, a to jest nasz dom Ziemia. Ziemia pochłania ileś energii od słońca, światło widzialne i bliska podczerwień. Ziemia pochłania ileś energii i ileś energii wypromieniowuje. W dalekiej podczerwieni, tak? Bo jest dużo chłodniejsza niż Słońce. Słuchajcie, w stabilnym stanie klimatycznym, czyli jeżeli ziemski system klimatyczny ma w sobie ileś tam energii, jak się ma ilość energii, którą Ziemia wypromieniowuje do ilości energii, którą Ziemia od Słońca pochłania? Czy która się zwiększa, czy są sobie równe? Jak obstawiacie? Napiszcie, w stabilnym stanie klimatycznym, kiedy ilość energii w ziemskim systemie klimatycznym jest z grubsza stała, jak się ma jedno drugiego. Oczywiście, Ziemia promieniuje tyle energii, ile pochłania. I wiecie, efekt cieplarniany, czyli ta... Dobra, jak się przykryjecie kocem, może to jeszcze tak sobie zwizualizujmy, to wam się robi cieplej. Chociaż koc przecież nie grzeje, to jest kawałek tkaniny, nie emituje żadnego ciepła, wam się robi cieplej. Koc powoduje, tak jak z izolacją wokół domu, utrudnia ucieczkę ciepła, dzięki czemu temperatura pod kocem musi być wyższa, żeby energia uciekała w takim tempie, w jakim dostarczamy. I teraz w atmosferze były gazy cieplarniane, które działały tak jak szyba, czyli przepuszczają światło widzialne, a blokują daleko podczerwień, zanim my zaczęliśmy cokolwiek mieszać w temacie. Także w atmosferze wcześniej był dwutlenek węgla, pamiętacie, go stężenie tam się wahało od 170 do 300. Była para wodna, był metan. I one już otulały tą ziemię, tą warstwą izolacji, blokującą ucieczkę promieniowania. Dzięki temu, że one tam były, zanim w ogóle my przyszliśmy, to temperatura powierzchni ziemi była wyższa już o 30 parę stopni. To jest naturalny zupełnie efekt cieplarniany, zresztą super, bo dzięki niemu istnieje życie na ziemi. Dzięki temu temperatura powierzchni ziemi średnio to jest plus kilkanaście stopni, a nie minus kilkanaście. Gdyby nie ten efekt cieplarniany, to ziemia byłaby skuta lądolodem od biegunów aż po równik. I teraz co my robimy? Co się stało w domu, kiedy przed magik machnął różdżką i dołożył izolacji? No, to spowodowało ograniczenie ilości energii uciekającej z naszego domu. Zrobiła się nierównowaga energetyczna. Pamiętacie, dostarczaliśmy kilowat, uciekało pół. Co się teraz dzieje, kiedy my pogrubimy izolację naszego domu ziemi? Dorzucając w atmosferze gazów, które bez problemu przepuszczają to promieniowanie do ziemi, czyli ziemia pochłania tyle samo energii, za to blokują ucieczkę tego promieniowania z naszej planety. No dokładnie to samo, co w naszym ocieplonym domu. My pogrubiliśmy izolację, więc robi się nierównowaga energetyczna. Zwróćcie uwagę, Ziemia pochłania cały czas tyle samo energii, za to wypromieniowuje mniej. To robi się nierównowaga energetyczna, więc nasza planeta zaczyna akumulować energię w swoim systemie klimatycznym. Można powiedzieć, że my trochę ten naturalny efekt cieplarniany trochę wzmacniamy. A zwróćcie uwagę, ale jest całkiem silnym zjawiskiem i wzmocnienie go o trochę, to jest całkiem spora zmiana klimatu. Słuchajcie, skoro mamy tą nierównowagę energetyczną, jak można by ją zbadać, zmierzyć? Często słyszę stwierdzenie, że nie znam badań albo nie ma dowodów, które potwierdzałyby, że emitowane przez nas gazy cieplarniane powodują zmianę klimatu. Okej. Okay. Mamy satelity na orbicie, które mierzą ilość energii uciekającej z naszego
z naszej planety. Pamiętacie to zdjęcie domu, gdzie były dwie jego części? Z jednej strony był ocieplony, z drugiej nieocieplony. Pamiętacie temperaturę jasnościową? Tam, gdzie był nieocieplony, to świeciło mocniej, a jak zaizolowaliśmy, temperatura jasnościowa spadła, tam było na niebiesko. I teraz co się dzieje, kiedy my pogrubiamy izolację naszej planety, dorzucając gazów cieplarnianych do atmosfery, a jest ich najwięcej od milionów lat. Tu widzimy, co się dzieje. Tu widzimy pomiary satelitarne, jedne z pierwszych. Jak się zmieniło widmo uciekającego z Ziemi promieniowania w pewnym okresie, przez 20 kilka lat. Widzimy, że spadła temperatura emisyjna, czyli nasza Ziemia, można powiedzieć, świeciła na czerwono, a teraz w jakiejś długości fal ma kolor niebieski w termowizji. I zwróćcie uwagę, na tych długościach fal to się dzieje, gdzie pochłaniają gazy cieplarniane, których stężenie w atmosferze zwiększyliśmy. Dwutlenku węgla, trochę freonów, trochę metanu. I teraz my możemy posumować, w związku z tym my widzimy, skoro Ziemia świeci mniej jasnie, z mniejszą jasnością, mniej energii wypromieniowuje, to możemy posumować, ile energii mniej z Ziemi ucieka. Jak zaraz zobaczycie, to się bardzo dobrze zgadza z tym, jak my obserwujemy, jak to nasza planeta się nagrzewa. I to jest taki bezpośredni pomiar pokazujący, że my widzimy, że zmienił się bilans radiacyjny planety i że z Ziemi ucieka mniej energii na tych długościach fal, gdzie pochłaniają gazy cieplarniane, których stężenie w atmosferze zwiększyliśmy. Więc jak ktoś mówi, że nie zna żadnych dowodów na to, że nasze gazy cieplarniane zmieniają bilans radiacyjny planety, znaczy tylko jedno. On nie zna badań. Bo one są i to jest tylko jedno z wielu przykładowych badań. Słuchajcie, skoro nasza planeta ma zaburzony bilans energetyczny, że mniej energii ucieka, no to byśmy obserwować nagrzewanie się naszego domu Ziemi. Tu widzicie, ile energii trafia do jakiego elementu ziemskiego systemu klimatycznego. Głównie nagrzewają się oceany. 70% powierzchni Ziemi, duża pojemność termiczna, łatwe mieszanie ciepła w głębiny. Tak, atmosfera też się nagrzewa, trochę ciepła idzie na topnienie lądolodów, trochę grunt się nagrzewa, ale to jest izolator, więc on powoli się nagrzewa. Słuchajcie, jakbyście chcieli zrobić eksperyment, w którym kazano by wam w szkole zmierzyć, jak zmienia się energia termiczna oceanów. Dobra, wystarczyłem was, prostszy eksperyment. Macie eksperyment, w którym macie zmierzyć, jak zmienia się temperatura wody w wannie. Jakiego przyrządu pomiarowego byście użyli? Kto napisze? Fantastycznie, termometru. Oczywiście oceany są trochę duże i głębokie, więc jeden termometr wpakowany w jednym miejscu nam niewiele da, ale naukowcy mają swoje metody i nawrzucali do oceanów tysiące termometrów. No, to takie bardziej zrobotyzowane boje. Taki termometr sobie nurkuje na głębokość kilometra, dwóch, czterech, mierzy temperaturę po drodze, a jak się wynurzy, to nadaje do satelity, co zmierzył. W związku z tym my wiemy, jak się zmienia temperatura wód oceanu w różnych miejscach, w różnych głębokościach, dzień po dniu, rok po roku. Mnożąc przez ciepło właściwe wody, wiemy, jak się zmienia energia termiczna oceanów. No, w sumie proste. I co widzimy? A, widzimy coś takiego. To niebieskie, co tutaj widzicie, to jest zmiana energii termicznej oceanów. Tak wiemy, jak się zmienia temperatura raz objętość, raz ciepło właściwe. Więc możemy policzyć w dżulach, jak się zmienia ta energia termiczna oceanu. Widać, że na małych głębokościach się zmienia najszybciej, głębiej trochę wolniej. No tak, ale co to znaczy 10 do 22 dżula, jakieś tam olbrzymie jednostki? No, mało komu coś mówi. No, oceany są wielkie, więc te jednostki też pewnie są duże. Przejdźmy na coś bardziej takiego wymiernego, na takie grzałki, no duże grzałki. Naszą grzałką będzie bomba atomowa klasy Hiroshima. Pff. Słuchajcie, jak sądzicie, jak często trzeba detonować taką bombę w oceanach atomową, żeby jej cała energia podgrzewała oceany w takim tempie, w jakim to mierzymy za pomocą tych naszych termometrów? Jak często taka bomba atomowa musiałaby wybuchać? Jak obstawiacie? To napiszę. Jak często taką bombę atomową byśmy detonowali? Raz na... Raz na rok. Kto da więcej? Albo mniej. Raz na dzień. Coś jeszcze pisze. Raz na miesiąc, raz na 10 lat. Słuchajcie, to jest prosty rachunek. 12 kiloton trotylu można łatwo przeliczyć na dżule. Tu też widzimy, ile tam dżuli rocznie przybywa. Słuchajcie, z grubsza w tempie odpowiadającym 4 wybuchom na sekundę. Co 25 setnych sekundy wybucha taka bomba. My mierzymy, że oceany tak się nagrzewają. To jest prawie 500 000 bomb atomowych na dobę. My to mierzymy i to z całkiem precyzyjnym pomiarem. No więc dobra, widzimy, że ziemski system klimatyczny się nagrzewa i większość tego ciepła trafia do oceanów. A jaka jest tego przyczyna? Wcześniej wam pokazałem,
ten obrazek. My możemy posumować po tych różnych przedziałach długości fal, ile mniej energii z Ziemi ucieka, ile to jest w watach na metr kwadratowy. Słuchajcie, 93% tego trafia do oceanów i tu widzicie, ta żółta linia, to są niezależne pomiary satelitarne, co wam z grubsza pokazywałem. 93% bilansu energetycznego, tego, który widzieliście, mierzonego z satelitów, że tyle energii mniej ucieka z Ziemi, bo gazy cieplarniane pochłaniają, to żółte. Zwróćcie uwagę, tu pasuje tego niebieskiego, są zupełnie niezależne pomiary. Więc my widzimy, że Ziemia się nagrzewa, patrz to niebieskie pola po oceanach. Żółte to jest bilans energetyczny planety związany z tym, że gazy cieplarniane, które stężenie w atmosferze zwiększyliśmy, nie wypuszczają energii promieniowanej przez Ziemię. Więc Ziemia się nagrzewa i wiemy dlaczego. Bo gazy cieplarniane blokują ucieczkę. Bo nasz dom jest mocniej zaizolowany. Słuchajcie, my nie żyjemy w oceanach, my żyjemy na powierzchni Ziemi. Tu macie zmiany średniej temperatury powierzchni Ziemi. Poziomem odniesienia jest średnia z lat 81-2010. To jest nasze zero. Widać, że w ciągu stulecia z haczykiem temperatura wzrosła o 1,2 stopnia mniej więcej, trochę ponad 1 stopień. Tu macie różne serie temperaturowe. Ciekawą serią jest ta zielona, ciemnozielona, BEST, Berkeley Earth Surface Temperature, bo to jest seria sceptyków klimatycznych. Był taki fizyk, Richard Miller się nazywał, nazywa się dobrze, który stwierdził, że on to nie wierzy tym wszystkim pomiarom gości z NASA, z NOAA, co to tam robią, te rekonstrukcje temperatury, bo oni albo nie tak liczą, albo niewłaściwe korekty statystyczne stosują, albo nie uwzględniają poprawnie miejskiej wyspy ciepła, albo w ogóle fałszują te termometry, a w każdym razie na pewno nie ocieplać, tak jak oni twierdzą. I trzeba by to sprawdzić, przeliczyć, wtedy on by jakby to sprawdził, to by pokazał, jak jest naprawdę. No ale to kupa kasy, pieniędzy. I tak narzekał odgłośno, długo i szeroko, aż go usłyszeli tacy magnaci naftowi bracia Koch. I stwierdzili, no, to jest gościu, którego nam trzeba. On pokaże, że wcale nie ma tego globalnego ocieplenia, które tutaj jakieś polityki ochrony klimatu im psują biznes. No i dali kasę. No i Miller zebrał zespół, wziął te wszystkie dane, zebrał, opracował nowe, innowacyjne metody statystyczne, że czasem nie popełnić tych samych błędów obliczeniowych, które popełniliby może ci goście z NASA, czy no a... Przeliczył, przebadał i wyszło mu co? To samo. Więc nie przyjął do wiadomości, no faktycznie ocieplasz tak, jak oni twierdzili. Czyli Miller był sceptykiem. Sceptyk to jest ktoś, kto nie bierze na wiarę, jak coś mu nie pasuje, musi sprawdzić fakty. Czyli opinię sobie wyrobić dopiero wtedy, kiedy sprawdzi fakty. I to jest zdrowe, sceptyczne podejście. Tak działa nauka. Sprawdzamy, jak mam jakieś wątpliwości. Czyli rozkminiamy temat, a po rozkminie wyciągamy wnioski. No, jest też drugie podejście. Na przykład braci Koch. To jest podejście negacjonistów. Wiecie, to są ludzie, którzy najpierw mają gotowe wnioski, na przykład nie ociepla się, nie ze względów biznesowych im nie pasuje, ideologicznych, albo kojarzą zmiany klimatu, że w pakiecie występuje razem z rzeczami, których nie lubią, nie wiem, LGBT, aborcja, czy jakieś odrzucenie tradycji. W związku z tym oni nie przyjmują nauki do wiadomości. I oni najpierw mają gotowe fakty, swoje, nasze wnioski, a później sobie tak filtrują informacje, że pasowały pod z góry przyjętą tezę. Zwróćcie uwagę, to jest antyteza podejścia sceptycznego. Sceptyk najpierw rozkminia temat, później wyciąga wnioski. Negacjonista najpierw wchodzi z gotowymi wnioskami, a później sobie tak filtruje informacje tylko te, które mu pasują pod te wnioski. A to, co mu nie pasuje, to tym gorzej dla faktów, które nie pasują. No, Miller był sceptykiem. Słuchajcie, już nie trzeba robić jakichś skomplikowanych badań, żeby zauważyć to ocieplenie klimatu. Żadnych skomplikowanych badań statystycznych nie trzeba. Tu macie wykres średniej rocznej temperatury w czterech miastach naszego regionu Europy. Od połowy XVIII wieku. Najbardziej na południe najcieplej Budapeszt, później Wrocław, Warszawa, Petersburg. Tam sobie patrzmy na Warszawę na przykład. Gdzieś tam sobie średnia roczna temperatura, są średnie pięcioletnie, fluktuuje gdzieś tak od 7 do 8 stopni. No bo trochę pogoda, trochę cieplejszy rok, chłodniejszy, trochę tam prądy oceaniczne na Atlantyku się zmieniają, no ale jakieś 7-8 stopni przez stulecia. I słuchajcie, nagle ostatnie dekady temperatury pchnęły się w górę, nie tylko w Warszawie. Zwróćcie uwagę, już teraz klimat termiczny Warszawy jest grubsza taki, jaki był w Budapeszcie w XIX wieku. Co to znaczy? To znaczy, że Mazowsze ma klimat termiczny niziny węgierskiej z XIX wieku. A Petersburg? Zobaczcie, temperatury w Petersburgu są teraz takie, jakie były w Warszawie w XIX wieku. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie były w Warszawie zimy w XIX wieku, możecie spojrzeć na starych zdjęciach, tam śnieg się piętrzy metr, dwa do góry, to pojedźcie teraz do Petersburga.
Słuchajcie, widać już, jak ktoś ma swoje lata, że ten klimat tam się bardzo ocieplił. Już nie trzeba stać zaawansowanych metod statystycznych, zrobił to Miller, żeby uświadomić sobie, jak się ociepliło. Jakie mamy zimy na przykład teraz, w stosunku do zim, które były w czasach naszej młodości. To są już zupełnie inne zimy. No inna strefa klimatyczna się robi. Nie tylko zimy. Upały. W Polsce jako dzień upalny przyjmujemy dzień z temperaturą maksymalną powyżej co najmniej 30 stopni. I takie dni bywały. Tylko bywało ich niewiele. Ale minęło trochę czasu, klimat nam się zmienił i teraz wyglądamy tak. Słuchajcie, w tym roku we Wrocławiu było 30 i kilka dni z temperaturą powyżej 30 stopni. To jest radykalna zmiana. Nie tylko zmiana temperatur. To jest taki obrazek, zdjęcie satelitarne Polski z kwietnia tego roku. I tutaj widzimy, no te białe tutaj to są chmury. Ale są takie beżowe, widzicie coś? Widzicie te beżowe pasy tutaj? Kto napisze, co to są te beżowe pasy? Jak obstawiacie? Pył. Masy ciepłego powietrza. Pomożemy. Arturze, poprosimy film. Tego dnia jechał sobie pod Włocławkiem kierowca i kręcił z kamerki, co tam się dzieje na trasie. I zobaczmy, cóż takiego widział nasz kierowca pod Włocławkiem. Dobrze się ładuje, no dobrze. Nie będziemy słyszeć dźwięku, ale nasi... Może być bez dźwięku, ja mogę dźwięki wydawać. Silnika samochodowego słyszę i nic więcej. Polska wieś, tak? Jakieś pole, jakieś zarośla, jakaś chałupa, jakieś drzewo, nic specjalnego. Jedziemy nad polem, który jest czymś tam obsiany. A w ogóle to był dosyć wietrzny dzień, pozwolę sobie zauważyć. Dosyć mocno biało. Kwietniowy dzień tego roku w Polsce. Okolice Włocławka, przypomnę. Tu wjeżdżamy nad zaorane pole. I gdybyśmy wam puścili ten film odtąd, to w jakim rejonie świata jesteśmy? Mazowsze? Kujawy? Gdzie jesteśmy, jakbyśmy tutaj opatrzyli na to? Jest Sahara, Bliski Wschód, nie? Ale nie, to Polska, Polska właśnie. Słuchajcie, patriotyczna polska gleba, tutaj leży nawet matkę boską, widzicie figurę, tak? Polska, można zamknąć film, wróćmy do prezentacji. Ktoś nie widzi filmu niestety, za co niestety nie mogę poradzić. Granie widać było pył zjewany z pól. Słuchajcie, to jest pył, gleba, może tak, to jest gleba zjewana z pól Mazowsza i Kujaw do Bałtyku. Erozja wieczna postępuje. Słuchajcie, i teraz mamy tego typu zjawiska, czy nie? Suma opadów w Polsce się z grubsza nie zmieniła średnioroczna. Za to wzrosła temperatura. Pamiętacie, Mazowsze w klimacie niziny węgierskiej. Temperatury o 2 stopnie wyższe, czyli większe parowanie. A skoro pada tyle samo, a paruje więcej, co to oznacza dla bilansu wodnego? No, robi się ujemny. Polska zaczyna się wysuszać. Do tego mamy troszkę inny rozkład opadów. Trochę więcej pada w zimowym półroczu, a trochę mniej w letnim. Czyli jak przychodzi lato, ciepła pora roku, to mamy wyższe temperatury, czasem bardzo wysokie. Pamiętacie, ile upałów teraz jest w Polsce? Dużo więcej niż było. A mamy niższe opady. Co to znaczy dla zagrożenia suszą w lecie? No, bardzo niedobre warunki. No dobra, ale to nie jest lato, lipiec, sierpień. Tu jest kwiecień. To jeszcze nie jest to ciepłe półrocze. Więc co się dzieje? Wiecie... Jak pada więcej w zimnym półroczu, no to w czasach mojej młodości to padało jako śnieg. To, co spadało w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym, marcu, zostawała jako gruba pokrywa śnieżna, która topniała wreszcie na wiosnę. No i ta topniejąca woda zapewniała wodę na polach w sezonie wegetacyjnym. A teraz, jakie mamy zimy? Coś tam spadnie w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym, tylko spadnie jako śnieg, bo spadnie jako deszcz. Ale tak spadnie jako śnieg, to ten śnieg po kilku, może kilkunastu dniach się roztopi. I w kwietniu ta woda już nie jest na polach, tylko dawno spłynęła rzeką do Bałtyku. W związku z tym na polach tej wody już nie ma. Więc już w kwietniu mamy stan suszy. Słuchajcie, w czasach mojej młodości susze też były, ale były z grubsza raz na 5 lat. Teraz mamy permanentny stan suszy w Polsce. Od 2013 roku co roku mamy stan suszy w Polsce. I to jest część trendu. Tu macie zagrożenie suszą w Polsce w stanie taki, jaki znamy z naszej pamięci. Jakieś jest, ale bardzo niewielkie. Tutaj
nie wnikałem w szczegóły wskaźnika Palmera i bardziej w tą stronę, tym większe zagrożenie suszą. To jest scenariusz prawie biznes jak zwykle, łagodniejszej emisji do końca stulecia. Zwróćcie uwagę, zagrożenie suszą w Polsce rośnie do poziomu znanego gdzieś najbardziej suchych rejonów Hiszpanii. No kurczę, tam mieszkają ludzie, jest nawet jakieś rolnictwo, da się tam jakoś żyć. Ale trzeba się adaptować. Wtedy też w Hiszpanii, w ogóle całe południe Europy i Bliski Wschód generalnie stają się w strefie nadzwyczaj narażonej na suszę. Można powiedzieć, że u nas będzie sucho, ale tam to będzie, nie wiem, 3/4 kraju w Hiszpanii będzie na pustyni. Słuchajcie, część tego jest już nieunikniona. Powinniśmy się adaptować. Powinniśmy dbać o to, żeby wody zatrzymywać w krajobrazie. Czyli takie gąbki, żeby robić z naszego krajobrazu. Spadnie deszcz, to on jest przechwytywany i stopniowo dopiero się uwalnia. Czyli na przykład mokradła, zakola rzeczne, starorzecza, olsy, niezmeliorowane pola. Tak byśmy robić. To się zapobiega powodziom, bo jak spadnie na mokradła, na las, na niezmeliorowane pola deszcz, no to ta woda nie spływa od razu do rzek, robiąc powódź, tylko na tym polu zostaje. Przez dni, tygodnie, jak nie miesiące w przypadku mokradeł. I ta woda jest i zapobiega suszy. A co my robimy na wsi? Osuszamy mokradła, likwidujemy oczka wodne, prostujemy rzeki, żeby woda szybko spłynęła, likwidujemy olsy. Co robimy z naszymi polami? No rolnik chce w marcu wjechać ciężkim sprzętem na pole, więc rowy melioracyjne, odwadnia. No i faktycznie w marcu tej wody na polu już nie ma. A w kwietniu mamy już suszę. Więc to, co my obecnie robimy, likwidując też zadrzewienia przydrzewne, które blokowały silny wiatr zdmuchujący glebę z pól, miedzę i tak dalej, nie stosując międzyplonów, to jest długa opowieść. To, co robimy, to są działania antyadaptacyjne do zmiany klimatu. Więc Polska nam się dramatycznie wysusza, w kolejnych miejscowościach mamy problemy z zapewnieniem wody. Skierniewice, Wałbrzych, Lądek Zdrój, można długo wymieniać. Sto kilkadziesiąt miejscowości w tym roku miało już restrykcje w ograniczeniu wody. To czasem refleksja mnie nachodzi, że jest taka piosenka: płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie. Wiecie, przy tym trendzie możemy się doczekać, że ta Wisła wyschnie. Nie tak zaraz. Dopóki płynie, Polska nie zaginie. No i przestanie płynąć? Słuchajcie, rośnie poziom morza. Trochę rozszerzalność termiczna wody, bo cieplejsza woda ma większą objętość. Po drugie, topnieją lądolody Grenlandii, Antarktydy w ocieplającym się klimacie. W sumie nic zaskakującego. Na razie poziom globalny morza wzrósł jakieś tam 20 cm z haczykiem. No ale to już zaczyna być zauważalne i przyspiesza. Teraz rośnie 0,5 cm rocznie średnio. Tu widzicie polską linię brzegową przy poziomie morza wyższym o 4 metry. To z grubsza możemy tego spodziewać się w przyszłym stuleciu scenariusza emisji biznesu jak zwykle. I to będzie tak, że to będzie stopniowy wzrost poziomu morza. Ale wiecie, czasem przychodzą cofki. Wieje silny wiatr z północy i piętrzy wodę u brzegów Polski. I wtedy poziom morza podnosi się o metr, nawet półtora, taka stuletnia cofka. Więc jak to będzie wyglądać? Wzrośnie poziom morza, powiedzmy, o 2,5 metry, no to będziemy bronić przed zalaniem terenów. Pobudujemy wały na 3,5 metra wysokie. No i wtedy przejdzie 1,5-metrowa cofka. Nie chcielibyście wtedy na Żuława, bo Bałtyk będzie się kończył gdzieś pod Malborkiem. To jest oczywiście jeden z wielu aspektów sytuacji. Wcale nie najpoważniejszy. Żeby w ogóle zrozumieć, co gramy, no co znaczy stopień cieplej, 2 stopnie, może 4 cieplej, co z tego? Żeby mieć pewną skalę. Ja jestem z Gdańska. 20 lat temu w maksymalnie pokilodowej moje rodzinne miasto było pod grubym na setki metrów lądolodem. No, Gdańsk, Nowy Jork były pod lądolodem. Średnia temperatura Ziemi była wtedy jakieś 4 stopnie Celsjusza niższa. Tu jest 0, to jest poziom odniesienia z drugiej połowy XX wieku. Cieplej, zimniej. 4 stopnie chłodniej i później się ocieplało. To sterowały zupełnie naturalne zmiany orbity Ziemi. Przez 10 tysięcy lat 4 stopnie. Z grubsza 400 stopnia na stulecie. Później się klimat Ziemi ustabilizował. Ciepły okres interglacjał holocejski, w którym rozkwitła nasza cywilizacja. No, stałe temperatury nam bardzo pasowały, tak? Bo tutaj, wiecie, to była inna planeta. Tu gdzie indziej były strefy klimatyczne, gdzie indziej linia brzegowa, gdzie indziej pustynie, linia brzegowa. Olbrzymia ilość wody była w wielkim lądolodzie. Kiedy ten lądolód stopniał, ta woda spłynęła pod doliną Wisły, czym tam jeszcze do morza, podnosząc poziom morza o 120 metrów. Znacząca zmiana. Nam stabilny klimat pasowy. Jak zbudowaliśmy tak Gdańsk jako miasto portowe, no to on cały czas był nad morzem, a nie, że raz 50 km od brzegu, a raz 10 metrów pod wodą.
Stopniowo się ochładzał klimat, powolutku, ułamek stopnia Celsjusza w ciągu tysięcy lat. I zmiany orbity Ziemi dalej działały w kierunku ochłodzenia. A tymczasem nagle ostatnie stulecie, ba, gwałtowny skok temperatury. Słuchajcie, ostatnia dekada była prawdopodobnie najcieplejszą w całym holocenie. A ponieważ wcześniej była epoka lodowa, to ostatnia dekada była prawdopodobnie najcieplejszą od ponad 120 tysięcy lat od poprzedniego ciepłego okresu, który był ułamek stopnia cieplejszy od holocenu. I jeszcze w tym tempie, jak mi się ociepla ze 20 lat i będzie mieć najwyższe temperatury w ostatnich 2 milionach lat z grubsza. Słuchajcie, to robi wrażenie. Mamy najwyższe stężenie gazów cieplarnianych od wielu milionów lat i najwyższe temperatury od ponad 100 tysięcy lat. I temperatury dopiero nadążają za stężeniem gazów cieplarnianych. I jak macie termostat z piekarniku i ustawicie go na 200 stopni, to macie od razu w piekarniku 200 stopni? No oczywiście nie. Musicie chwilę poczekać, żeby piekarnik się nagrzał. To samo jest z naszą planetą. Stężenie gazów cieplarnianych, jak ustawienie termostatu. One już by chciały podgrzać, temperaturę podnieść jakieś 2-3 stopnie Celsjusza. Ale oceany dopiero się nagrzewają, dopiero topnieją lądolody. Więc dlatego widzimy dopiero ocieplenie o stopień z kawałkiem. No dobra, ociepliło się o stopień z kawałkiem. Aż tak dużo, w końcu bywało cieplej na Ziemi. Dinozaurów 6 stopni, 8 stopni cieplej. Nawet bywały jeszcze cieplejsze okresy w geologicznej historii Ziemi, że nie miało się dobrze. Więc w sumie w czym problem? Wiecie, dużo zależy od tego, ile wyemitujemy. Nie znamy przyszłych emisji. Tu macie dwa scenariusze. Jeden scenariusz emisji, gdzie spalamy z grubsza wszystkie paliwa kopalne, które ekonomicznie, racjonalnie mogą dać się spalić, to w końcu się kończą. I drugi scenariusz, gdzie ścinamy emisję do zera i jeszcze za życia co młodszych z nas poniżej zera. Czyli zamiast spalać ropę, węgiel, gaz emitując CO2, my coś robimy, jeszcze nie wiemy co, że te emisje stają się ujemne, jakoś wyciągamy z atmosfery. I wiecie, jak macie smog za oknem na przykład, to stężenie smogu za oknem zależy od tego, ile dzisiaj kopcą wasi sąsiedzi. Gdybyśmy powiedzmy za 10 lat wyzerowali emisję smogu, to problem by się skończył. Mielibyśmy czyste powietrze. Więc jak to jest z klimatem? My tu zerujemy emisję, zwróćcie uwagę, a nawet później jeszcze robimy ujemne. No gdyby to był smog, problem był rozwiązany. Czy w takim razie po wyzerowaniu emisji klimat wróci do punktu wyjścia? Pamiętacie ten obrazek z cyklem węglowym, jak krąży węgiel w przyrodzie? Jak my już raz wrzucimy atom węgla do środowiska, to on się trochę rozejdzie po oceanach, po ekosystemach lądowych, ale jak one się nasycą, to później już musimy czekać na procesy geologiczne wietrzenia skał, żeby to usunęły. Więc tak naprawdę dwutlenek węgla kumuluje się w środowisku. Nieważne, tą tonę wpuściliśmy do atmosfery dzisiaj, 5 lat temu czy za 5 lat. Ona tak samo spowoduje zmianę klimatu. To jest trochę tak, jakbyście mieli wannę, którą napełniacie wodą. Dolewacie szklankę, naparstek i poziom wody jest wyższy, 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 wyższy. I tylko procesy parowania mogą ten poziom wody obniżać. Mamy podobną sytuację z dwutlenkiem węgla. Jak raz wlejemy go do tej wanny środowiska, to on będzie usuwany przez bardzo powolne procesy. Więc nie chodzi o to, żeby zredukować emisję o ileś procent, tylko żeby zaprzestać emisji. Dobra, dwa scenariusze emisji. Jeden i drugi. Co na to zmiana klimatu? Ano z grubsza coś takiego. Do końca stulecia jakieś 4,5 stopnia. Może się mylimy, są niepewności naukowe, o których tyle się mówi, że naukowcy nie wiedzą na pewno. No nie wiemy. Może 3,5, może 6. W tym niebieskim scenariuszu i tak 1,5-2 stopnie więcej. Zwróćcie uwagę, po wyzerowaniu emisji klimat nie wraca do punktu wyjścia. My tutaj na wielką skalę wyciągamy CO2 z atmosfery, a i tak nam spada ułamek stopnia, tak? Stopni 1,5. A w czerwonym scenariuszu? Plus 8 stopni. Może się mylimy, może 6. A może mylimy się w drugą stronę kilkanaście. Słuchajcie. Tu widzicie ten czerwony scenariusz spalania wszystkich paliw kopalnych naniesiony na znany nam już obrazek zmian klimatu w historii Ziemi. Popatrzcie na to. To jest różnica między Ziemią epoki lodowej, z moim Gdańskiem pod lądolodem i znanym nam światem. 4 stopnie Celsjusza różnicy. 10 tysięcy lat. A infrastrukturę przynosiło się łatwo. Tak podnosi się poziom morza, stawialiśmy szałas 10 km dalej i było po temacie. Tutaj macie 2-3-krotnie większą zmianę. W ciągu 2-3 stuleci. Nauka nie zna precedensu w geologicznej historii Ziemi tak dużego i tak szybkiego wzrostu temperatury. Słuchajcie, i nawet nie chodzi o to, że gdybyśmy zostali planetę chłodniejszą czy cieplejszą o kilka stopni, to by było źle. I że obecna temperatura jest idealna i w ogóle najlepsza z możliwych. No nie, tylko wiecie, jakbyśmy zostali taką planetę, to byśmy się osiedlili gdzie indziej byśmy budowali naszą infrastrukturę. Czy ktoś by mieszkał w Gdańsku w tych warunkach? No oczywiście nie, bo tam był lądolód. Mieszkalibyśmy bardziej w strefie cieplejszej, zwrotnikowej. A tutaj, czy ktoś mieszkałby w strefie tropikalnej?
No nie, bo za ciepło by dla nas było. Tu mieszkalibyśmy bardziej w rejonie zwrotnikowym. I wiecie, problemem nie jest taka czy inna temperatura, tylko problemem są jej zmiany, w szczególności szybkie zmiany i nasze możliwości adaptacji do zmieniającego się klimatu. Żeby zrozumieć skalę tego, co robimy. Dotknęliście kiedyś zapalonej 100-watowej żarówki żarowej? Jak było? Cieplutko było, nie? Długo byście potrzymali taką żarówkę? No nie sądzę. Parzy. Słuchajcie, 100 watów to jest grubsza tyle ciepła, ile każdy z was wydziela, siedząc sobie przed komputerem. No wiecie, organy wewnętrzne pracują, serce bije, mózgi pracują, daj Boże. 100 watów wydzielacie z siebie. Tak jakbyście mieli taką zapaloną żarówkę w brzuchu, tyle ciepła wydzielacie. Dlaczego nie jesteście tak rozgrzani? No bo macie dużo większą powierzchnię ciała. Temperatura waszej skóry to jest 35 stopni Celsjusza. Pod pachą 36,6, to pewnie wiecie. I gdybyście tego ciepła nie mogli odprowadzić, to byście w ciągu kilku godzin termicznych dostali udaru, termicznego. Na szczęście otoczenie jest chłodniejsze od nas, więc bez problemu ciepło odprowadzamy. Jeszcze czasem za dużo, więc trzeba ubrania zakładać, żeby aż za dużo ciepła nie stracić. A nawet jak jest cieplej niż 35 stopni Celsjusza? Czy możemy się jakoś schłodzić jakimś mechanizmem? Możemy, pocąc się. Parująca woda odbiera nam ciepło i się wychładzamy. No ale gdyby była 100% wilgotność dookoła, to by nam wyparowała woda ze skóry? No nie wyparowałaby. Kraj możliwość chłodzenia naszego organizmu jest funkcją temperatury i wilgotności. To jest tak zwana temperatura mokrego termometru. Powyżej 35 stopni nie jesteśmy w stanie fizycznie odprowadzać ciepła z naszych organizmów. Po kilku godzinach dostajemy udaru termicznego, tracimy przytomność i schodzimy z tego świata. Na całe szczęście w Polsce takie temperatury to są maksymalne średnie temperatury w ciągu fal upałów, takie kilkugodzinne temperatury maksymalne, jakie mamy na danym obszarze. U nas maksymalnie 20 stopni temperatura mokrego termometru. Bo jak jest ciepło, to jest sucho. Są rejony na świecie, gdzie faktycznie się zbliża tam do 33 stopni, powiedzmy tak, że Indii, Pakistan, na Zatoką Perską i tam trzeba schować pod ziemią gdzieś, wchodzić do klimatyzacji, bo jak nie, to, no to tutaj podczas fal upałów giną tysiące ludzi. Bydło na polach ma problemy. No i wiecie, no, to marginalnie gdzieś tam i w sumie nie ma problemu. A teraz pomyślcie, czerwony scenariusz emisji, czyli dalej robimy biznes jak zwykle i się ociepla, wzrost temperatury o 4 stopnie z kawałkiem, końcówka stulecia, macie takie fale upałów. I kolejne stulecie, macie takie fale upałów. Rejony ciemnoczerwone, już nie mówię brązowe, fioletowe, są fizycznie zabójcze dla zwierząt stałocieplnych. Już nawet temperatury rzędu 32 stopni, właśnie powyżej 30, uważa się za ekstremalnie bezpieczne dla życia. Wtedy już nie można wyjść na dwór, pracować, bo nie 100 watów, a 500, jak pracuję fizycznie. Nie mogę wyjść na słońce, bo mnie słońce dogrzewa. Dodatkowo jeszcze więcej ciepła musiałem odprowadzić. Najpóźniej 30 stopni praca zamiera. Teraz tak, my w Polsce mamy duże wahania temperatury. Zimą zimno, latem ciepło, ale w rejonie tropikalnym między zwrotnikami te wahania temperatury są bardzo niewielkie. Przecież to ciemnoczerwone oznacza tam permanentne warunki nie pozwalające na pracę fizyczną na zewnątrz. Słuchajcie, w Afryce teraz mamy 1,3 mld ludzi prawie. Do połowy stulecia 2,5 miliarda, mówią prognozy. Do końca 4-5 miliardów. Jak sądzicie, jak tam się będzie załamywać gospodarka w polu takich warunków termicznych, jak się nie da pracować na zewnątrz, padnie rolnictwo, hodowla, budownictwo, co tam może się dziać? Słuchajcie, migracja zawsze była formą adaptacji. Zmieniał się klimat, ludzie migrowali. To naturalny mechanizm. Tylko wiecie, w czasach, kiedy zmieniał się klimat w wyniku epok lodowych, na Ziemi żyło parę milionów ludzi. Teraz dobijamy do 10 miliardów. Co jak pomyślicie, że nie tylko Afryka, Bliski Wschód, Indie, o masowych migracjach, to będzie olbrzymi problem w sytuacji geopolitycznej. Nie tak dawno temu mieliśmy sytuację taką, że na granicach Unii stanęło 2-3 miliony migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. I sami wiecie, zaczęły się problemy. Bo to ludzie o innym kolorze skóry, nie wszystkim to pasuje, inny język, inna kultura, inna religia. No i zaczęło się robić niemiło. A teraz pomyślcie, że na granicach Unii staje nie 2-3 miliony, a 2-3 miliardy ludzi, którzy jeszcze mają do nas pretensje, bo powiedzą, my w tej Afryce praktycznie nie spalaliśmy paliw kopalnych. To wyście zmienili klimat tak, że my nie możemy mieszkać tam, gdzie nasi przodkowie. Pomóżcie nam teraz, nakarmcie, zadośćuczyńcie. I co wtedy zrobicie? Ich będzie 5 razy tyle, co was w Europie. A macie własne problemy, pustynujące południe Europy, zalewane miasta. Czy wpuścicie ich wszystkich? A może nikogo nie wpuścicie? A jak się zatrzymuje kolumny milionów zdeterminowanych ludzi? W ogóle da się ich zatrzymać?
Różne są opinie. Niektórzy mówią, nie da się ich zatrzymać. A inni mówią, zaciśniętymi zębami, da się. Zasiejki, karabiny maszynowe, czołgi i będziemy strzelać. To wiecie, właśnie strzelacie do kobiet i dzieci, które uciekają przed głodem, chaosem, przemocą. Sami byście uciekali na ich miejscu. Słuchajcie, żeby to robić, żeby zabijać milionami ludzi niewinnych, to część naprawdę mentalność SS-mana z Auschwitz, dla którego Polak nie był człowiekiem. Bo gdybym uważał za człowieka równego sobie, tego Polaka, to on by zwariował, robiąc to drugiej osobie. Tu trzeba powiedzieć, to nie jest człowiek, to są inni, to nie są nasi. Słuchajcie, to się kończy nasze człowieczeństwo w tym scenariuszu. Co więcej, ktoś może powiedzieć decyzję, strzelamy. Zabije się pierwszych 100 milionów, 200, 300 milionów, rzeka krwi. A reszta się przedrze. I co w rewanżu zrobi waszym dzieciom za to, coście im zrobili? Nawet nie chcecie o tym myśleć. To byłaby dystopia. Słuchajcie, jak do tego by doszło, to nie będzie dobrych odpowiedzi. Odpowiedź jest prosta, nie można tego dopuścić. Świat nie chce pełnić zbiorowego globalnego samobójstwa. 4 lata temu w Paryżu uzgodniono maksymalnie ocieplenie o 1,5-2 stopnie Celsjusza. To i tak będzie mróz. To jest połowa różnicy klimatu między znanym nam światem a epoką lodową. To i tak jest śmierć raf koralowych. To i tak są migracje, są zatopione delty rzek, miasta, głód. Ale na taką skalę, że jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Tak, to jest 100-200 milionów migrantów na świecie. Da się to ogarnąć, da się tych ludzi przyjąć, nakarmić. Jak to pójdzie dalej, zacznie być coraz trudniej. I to jest pierwsza przyczyna, dla której plus 1,5-2 stopnie Celsjusza. W historii Ziemi były takie epizody, gdzie gwałtownie rosła temperatura. Streszczę to bardzo. Dochodziło do masowych erupcji wulkanicznych, więcej dwutlenku węgla w atmosferze, ocieplało się, podgrzewały się oceany. W dnie oceanów mamy takie pokłady hydratów metanu, które destabilizują się w wyższej temperaturze. Metan odtlenia oceany, może jeszcze jak gaz cieplarniany dostawszy do atmosfery dodatkowo podgrzewać. W ogóle oceany się odtleniają, bo w wyższej temperaturze mniejsze gazowanie. Tak jak zimna kola jest dobrze gazowana, ciepła jest słabo gazowana. Ocieplające się oceany będą się chciały pozbyć tlenku węgla, tak samo tlenu. W bezcenowym środowisku będą rozkwitywać bakterie siarkowe. Produktem metabolizmu jest siarkowodór. Mamy ocean nasycony nie tlenem, a siarkowodorem. Masakra dla życia tlenowego. Siarkowodór trafia do atmosfery, gaz silnie toksyczny jeszcze rozkłada warstwę ozonową chroniącą przed ultrafioletem. W takich sytuacjach wymierało 90% gatunków zamieszkujących naszą planetę. I my być może jakościowo jesteśmy w stanie, spalając paliwa kopalne, otworzyć ten scenariusz. Niektóre badania sugerują, że jesteśmy całkiem bliscy tego. Słuchajcie, być może jesteśmy w stanie to zrobić. Ale nie jest to eksperyment, który chcielibyśmy przeprowadzać. Jeszcze drugi czynnik, słuchajcie, są najwyższe temperatury, jakie miały miejsce w ostatnich 2 milionach lat. Jakie przekroczymy, zrobić tak ciepło, jak na Ziemi nie było 2 milionów lat. Zacznie się rozpadać wieczna zmarzlina, która zawsze była zamrożona, tam bakteria organiczna czeka, żeby emitować dwutlenek węgla i metan. Będzie znikać lód w Arktyce, który stanowi zwierciadło odbijające światło Słońca. Stopnieje, Ziemia pochłoni więcej energii, nagrzeje się bardziej. Ocieplający się klimat, będą przydać się strefy klimatyczne i płonąć lasy. Słuchajcie, już dzisiaj dla świerków jest w Polsce za ciepło. Ostatnie badania Polskiej Agencji Nauk sprzed miesiąca mówią, że dla 3/4 drzew w Polsce będzie za ciepło w wyniku zmiany klimatu. Świerki, sosny, brzozy, co tam jeszcze. To nie ich strefa klimatyczna będzie. Będą pożary lasów, dwutlenek węgla do atmosfery. Ocieplające się gleby będzie przyspieszać rozkład materii organicznej. Dodatkowe emisje. Może zatrzymać krążenie oceaniczne. Mogą poznikać morskie stratokumulusy, jak sugerują badania, takie białe płaty chmur odbijające światło Słońca. Wtedy jak znikną, dodatkowo plus 8 stopni. To jest generalnie scenariusz, w którym może nam się wszystko wyrwać spod kontroli, jak przekroczymy pewien punkt krytyczny. Co trzeba zrobić, żeby zrealizować cel porozumienia paryskiego? No, z grubsza coś takiego. Jak na razie emisje z roku na rok biją kolejne rekordy. W tym roku pewnie będzie kolejny rekord. Powinniśmy ściąć emisję o połowę w ciągu dekady i do zera kilkanaście lat później. Wyobraźcie to sobie. Paliwa kopalne, podstawa globalnego systemu energetycznego, naszej cywilizacji. Nasza gospodarka, miejsca pracy, nasz dobrobyt. Zero paliw kopalnych za 20 parę lat? No, czy to w ogóle jest możliwe, jak to myślicie? To jest strasznie niewygodny wykres. Gospodarczo, politycznie, społecznie i psychologicznie. Nic tylko go wyprzeć i nie patrzeć na niego. Przyjrzyjcie mu się dobrze. To jest strasznie niewygodne, co tutaj widzimy. Oczywiście możemy powiedzieć, że
No trudno, niewygodne, ale zbyt trudne, żeby to zrobić, więc tego nie zrobimy. Słuchajcie, co właśnie mówimy naszym dzieciom? Mówimy, drogie dziecko, ciebie czeka to w takim razie, bo nawet było to zbyt niewygodne. A być może to też cię czeka. Słuchajcie, wiecie, jest jeden fundamentalny problem. Prawa fizyki niestety mają w głębokim poważaniu, że tam się coś podoba, czy nie. One po prostu zrobią swoje. I to, że dla nas jest niewygodne, to dla nich nie ma żadnego znaczenia. A im dłużej próbujemy ignorować, tym większą cenę za to zapłacimy. Mówi się, że Polska jest liderem ochrony klimatu. Może słyszeliście, bo redukujemy nasze emisje. No, redukujemy. No, zmniejszyliśmy je o 30 parę %. Tylko kiedy i jak? Z końcem lat 80., jak zamknęliśmy słusznie miniony system. Emisja nam spadła 30 parę %. Zamknęliśmy przemysł ciężki, nieefektywny, oparty na węglu, zracjonalizowaliśmy cenę energii, a w ostatnich 20 latach, jak na emisje się zmieniają, wręcz rosną. Sorry, nie jesteśmy na kursie do zrealizowania celu ochrony klimatu. By the way, jak dzisiaj wchodzi polityk i mówi, że jesteśmy świetni, bo zredukowaliśmy emisję o 30 ponad %, przepraszam, jaka jest w tym jego zasługa? To jest zrobiło samo ćwierć wieku temu. Co więcej, polskie redukcje emisji są najmniejszymi redukcjami emisji ze wszystkich demoludów. Krajów, z którymi w naturalny sposób możemy się porównywać. Nawet są kraje Unii Europejskiej starych, które zredukowały więcej. Szwecja czy Dania około 40%. Naprawdę nie jesteś takim liderem, jakim się chwalimy. Mówisz, że zalesianie pomoże. I zalesianie jest w ogóle super. Wiecie, retencja wody, ekosystemy naturalne, wiele plusów. Ale liczby. Słuchajcie, tu widzicie, ile emitują polskie elektrownie, transport, spalanie paliw kopalnych i cement. 300 z haczykiem milionów ton rocznie. Tyle pochłaniają wszystkie polskie lasy. Czy mogą więcej? Mogą. Są leśne gospodarstwa węglowe. 10 tysięcy hektarów dodatkowo dogęszczonych lasów. Jeżeli to ma pół metra wysokości, to to ma grubość jednego włosa. Czy może być więcej leśnych gospodarstw węglowych? Może być. Jak tak posadzicie wszędzie, gdzie tam by się dało, to dodatkowo polskie lasy wyciągnęłyby tyle. A czy można jeszcze więcej? Można. Jak wyglądała Polska w czasach piastowskich? No, 3/4 bory, puszcze i mokradła. Gdybyśmy tak odpalili taki patriotyczny program Polska jak za Piastów, zalesiając w tej skali, to byśmy z grubsza byli w stanie wyciągnąć tyle dwutlenku węgla. Dodatkowo. Około 100 milionów ton rocznie byśmy wyciągali przez nasze lasy. Z paliw kopalnych emitujemy 3 razy tyle. No, dlatego to jest inny proces. Wiecie, tutaj przerzucamy węgiel w ramach szybkiego cyklu węglowego, w ramach środowiska z atmosfery do ekosystemów lądowych. Tu wrzucamy do środowiska nowe atomy węgla. Nie da się tego skompensować tym, jakbyśmy nie chcieli. A poza tym, wiecie, może przyjść zmiana klimatu. My posadzimy jakieś drzewa, mówiąc, że fantastycznie skompensowaliśmy emisję spalania węgla, czy tam ropy, gazu. Ale wiecie, spłonęły nam te lasy, bo strefa klimatyczna nie ta. I co wtedy powiemy? Że sorry, nic to nie dało. Słuchajcie, patrząc na ten wykres, jak macie zapamiętać coś z tego spotkania, zapamiętajcie ten wykres. Powinniśmy ściąć emisję o połowę w ciągu dekady, zra kilkanaście lat później. I to jest strasznie niewygodne. I ktoś tutaj napisał, że ja już nie dożyję. Wiecie, ile razy ja słyszałem ludzi z mojego pokolenia, którzy mówią, że panie Marcinie, faktycznie nie wygląda to dobrze, ale ja nie dożyję najgorszej konsekwencji zmiany klimatu. Bo ja lubię jeździć samochodem i wara od tego, że ktoś mi mówi, że to jest nie teges. Lubię sobie latać samolotem i wara, że ktoś mi mówi, że to jest nie teges. Ja lubię sobie wrzucić steka na talerz i wara, żeby ktoś mi mówi, że to jest nie teges. Wiecie, my mówimy, że my nie dożyjemy najgorszej konsekwencji zmiany klimatu. A teraz wiecie, spójrzcie w oczy swojemu dziecku albo swojej klasie i powtórzcie głośno i wyraźnie. Drogie dzieci, ja nie dożyję konsekwencji zmiany klimatu. To wy zapłacicie rachunek za to, jak ja żyję. Wiecie, trzeba być socjopatą, że coś takiego przez gardło przeszło. Nie przejdzie wam. I młode pokolenie zaczyna dochodzić do wniosku, że to, co się obecnie dzieje, to jest największa niesprawiedliwość międzypokoleniowa w historii ludzkości. Bo my na paliwach kopalnych sobie mamy super imprezę. Żyje nam się świetnie, jak nigdy dotąd. Tylko oni zapłacą rachunek za to, co obecnie się dzieje. I wychodzą na ulicę i protestują. Mówią, słuchajcie,
wy jesteście kompletnie niepoważni i nieodpowiedzialni. Co wy sobie w ogóle myślicie? Ignorujecie ten problem, zamiatacie pod dywan. Negujecie go, wypieracie. Sorry, z prawami fizyki się negocjuje. To, co jest dla nas niewygodne, dla praw fizyki nie ma żadnego znaczenia. No, dziękuję bardzo. Opowiedziałem wam o tym, co, jak i dlaczego. Osobnym jest wątkiem, co z tym należy zrobić, bo można z tym coś zrobić. Nawet możemy stworzyć lepszy świat, bez paliw kopalnych, który będzie nam się żyło lepiej, ale to jest materiał na osobną zupełnie dyskusję. Widzieliście obrazy książki Nauka o klimacie. Książka, którą wydałem rok temu i z profesorem Malinowskim i dr Kardaś. O dziwo, to jest podręcznik recenzowany o klimacie, jak działa maszyna klimatyczna, jak zmieniał się klimat w przeszłości i dlaczego. Jest bestsellerem, ku mojemu zdziwieniu, bo już trzeci nakład się właśnie wyczerpał i idzie do druku czwartego. Więc jak chcecie dowiedzieć się więcej o klimacie i o tym, co dzisiaj opowiadałem, to jest miejsce, żeby doczytać. No, dla was będzie książka dosyć prosta, bo powiedziałem, że ogarnięty licealista, który na czwórkę zdał fizykę, chemię, to nie powinien mieć problemu z tą książką, już to znam wielu, który przeczytało. No, jak macie pytania, to zapraszam. Arturze, wybierzesz pytania, na które miałbym odpowiedzieć? Pani Urszuli, pytanie takie. A co ze starszym pokoleniem? Bardzo wiele rzeczy. Po pierwsze, edukujemy. Ja jeżdżę i edukuję starsze pokolenie. W wielu miejscach edukuję. Jutro jadę na przykład do Katowic, gdzie edukuję menedżerów Taurona, taka firma energetyczna. Później jadę do Rybnika na zaproszenie władz miejskich. Później jadę na konferencję do Krakowa. W ostatnim półroczu edukowałem pracowników TVN-u, Gazety Wyborczej, Onetu, w wielu miejscach. Praktycznie codziennie jakieś wykłady prowadzę. Właściwie edukacja jest tylko częścią rozwiązania. Potrzebujemy zmian systemowych, potrzebujemy zmian prawa, tego, że można było budować tylko budynki zeroenergetyczne, żeby opłacało się, żeby, może tak, fundamentalna rzecz, my traktujemy atmosferę jako praktycznie darmowy ściek dla kominów i rur wydechowych. Nie płacimy kosztów, które generujemy na zasadzie zanieczyszczający płaci. Fundamentem jest, że powinniśmy te koszty brać na siebie, żeby nasze wybory kosztowały nas, a nie były przerzucane na kogoś innego. To oznacza, że powinniśmy płacić za zanieczyszczenia. Automatycznie w tym momencie wolny rynek, wyceniając koszty zewnętrzne, powiedziałby, najtańsza energia to jest ta bezemisyjna. Bo dzisiaj my te koszty przerzucamy nasze dzieci, na innych ludzi, ale w przypadku smogu naszych sąsiadów, jak palimy porąbanymi meblami, i to nie jest okej. Okay. To wiecie, generalnie jak palicie porąbanymi meblami czy kaloszami, może nie wy, tak, ale jacyś tam ludzie, no to oni sobie zmniejszają swoje rachunki, ale waszym kosztem. Jeszcze pojawia się pytanie, czy my, mówiąc, że oni nie powinni tego robić, nie ingerujemy w ich wolność. Wiecie, jak jestem fabrykantem, na przykład robię jakieś gadżety, ale z mojej fabryki zrzucam ścieki do rzeki i w związku z tym wy macie raka, to czy to jest OK, czy powinniście zaprotestować? Granie mi nie wolno wielu rzeczy. Nie mogę zabijać ludzi na ulicy, nie mogę kraść, palić, gwałcić, rabować. Społeczeństwo ogranicza moją wolność na wiele sposobów. Kiedyś mogłem robić na przykład takie rzeczy, jak zapalić w pociągu papierosa. Teraz nie mogę. Kiedyś mogłem mieć niewolników. Bo im więcej ich miałem, tym większym gościem byłem. Teraz nie mogę tego robić. Skandal. Ograniczacie moją wolność, mówiąc, że ja nie mogę. Bo wiecie, gdzie się kończy moja wolność? Tam, gdzie zaczyna się szkodzeniem innym. I tak samo jak rzucanie ścieków do rzeki z traktowaniem atmosfery jak ścieków dla komina rury wydechowej. Powinniśmy płacić koszty, które są związane z tym, co robimy. W tym przypadku automatycznie bezemisyjne źródła energii stałyby się tańsze, gdybyśmy wzięli na siebie koszty związane z starym systemem energetycznym. To jest kwestia oczywiście zmiany systemu, zmiany regulacji. Oczywiście system nie zmieni się sam z siebie, muszą tego zażądać wyborcy, musi tego zażądać społeczeństwo. Dlatego ważne jest zacząć zmiany od siebie i samemu zacząć ograniczać swój wpływ na środowisko. Nie dlatego, że to uratuje klimat, tylko dlatego, że zmieniamy siebie. Bo my, naszą pierwszą reakcją jest zapomnieć, wyprzeć, zignorować, zaśmieszkować, bo tak najprościej. Najniższa linia oporu. Kiedy my zaczynamy się starać redukować ten słupek emisji własne, polecam kalkulator śladu węglowego osobistego na stronie Ziemia na rozdrożu, tam znajdziecie w panelu po prawej stronie kalkulator CO2, zmniejszajcie ten słupek. I się okaże, że niestety
ograniczamy jazdę samochodem, ograniczamy latanie, ograniczamy jedzenie mięsa, może inne ogrzewanie budynku, ocieplony budynek. Więc to są rzeczy, które wymagają pewnego wysiłku często. Ale kiedy my zaczynamy redukowanie swojego śladu węglowego traktować jako ważną część naszej tożsamości, my zmieniamy siebie, nie wypieramy, edukujemy się i zaczynamy zmieniać świat wokół siebie jako wyborcy. Wiecie, bo każdy chce sobie robić dobrze. Jak jeżdżę samochodem po Warszawie na przykład, nie jeżdżę, to bym co chciał? Więcej pasów poproszę, więcej parkingów, tak, darmowy wjazd do centrum i w ogóle chcę, żeby mi było dobrze. A kiedy idziecie transportem miejskim albo rowerem, jakie infrastruktury chcecie? Innej zupełnie, wy chcecie Kopenhagi. Słuchajcie, poza tym głosujecie swoimi pieniędzmi. Jak głosujecie na kupowanie paliwa na stacji benzynowej, jak kupujecie tonę węgla, jak kupujecie wycieczkę lotniczą, kupujecie steka, głosujecie na stare status quo. Jak idziecie do Wege knajpy, instalację fotowoltaiczną kupujecie, albo jeździcie pociągiem, głosujecie na zmiany i domagacie się wysokiej jakości usług. I głosujecie na polityków, którzy wam to ułatwiają. Zmieniacie świat wokół siebie i jako wyborcy w tym momencie zaczynacie wpływać na to, że zmienia się legislacja. I to już się dzieje, nawet w Polsce. W Europie to już w ogóle Parlament Europejski, Komisja Europejska mówi o dekarbonizacji 2050 jako oficjalny cel. Gdyby nie to, że Polska zawetowała w czerwcu, mielibyśmy już oficjalny cel odejścia od paliw kopalnych 2050 roku. Polska to zablokowała i to jest wasza rola jako społeczeństwa obywatelskiego, żeby w Polsce też zaszła prawdziwa, dobra zmiana w tym zakresie, żeśmy odchodzili od paliw kopalnych. No właśnie, a propos polityków. Edukuję. Jak mogę? Znaczy tam, gdzie mnie zapraszają oczywiście. Bardzo czasem jest fajnie, bo na przykład, nie wiem, pewnie kojarzycie Piotra Woźnego, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadzwonił do mnie jakiś miesiąc temu. No, spotkaliśmy się, pogadaliśmy i prosił mnie o wykład dla wszystkich swoich pracowników, menedżerów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Rozmawiałem wielokrotnie, robiłem wykłady na salach sejmowych, w komisjach, w zespołach sejmowych. Edukuję też polityków różnych opcji, ci, którzy chcą słuchać. Powiem tak, dużo się zmieniło. Nie tylko po lewej stronie sceny politycznej, czy w centrum Koalicja Obywatelska, która jeszcze parę lat temu mówiła węglem, a teraz już mamy datę odejścia od węgla, mówi się o dekarbonizacji gospodarki, o czystych źródłach energii, ale też po prawej stronie politycznej, w PiS-ie na przykład. To już nie jest monolit. Jak rozmawiam z doradcami Morawieckiego, czy z wieloma politykami też stamtąd, to oni już mają świadomość, że ta transformacja jest potrzebna. Nie tylko polityka unijna, ale też granie. To jest przyszłość polskiej gospodarki, polskich miejsc pracy. Pozbywamy się wielu bolączek, ubóstwa energetycznego w domach, których nie trzeba ogrzewać, smogu. Na polskich technologiach, bo to są technologie, jak pompy ciepła, rekuperatory, materiały termoizolacyjne, stolarka okienna, jesteśmy w tym liderem. Inwertery do fotowoltaiki, statki do stawienia turbin wiatrowych, biogazownie, pociągi, autobusy elektryczne. Naprawdę jesteśmy w tym bardzo dobrze jako kraj. Gdybyśmy stworzyli u nas rynek na tego typu rozwiązania, za chwilę byśmy eksportowali i byliśmy beneficjentem netto tej transformacji. Więc wiecie, to jest tak, że w domu z energetycznym nie trzeba się ogrzewać, nie trzeba płacić rachunków, nie ma ubóstwa energetycznego, nie ma smogu. W miastach jak Kopenhaga, to są kurczę miasta, które przodują w rankingach jakości życia, tak? Które są zoptymalizowane pod ludzi, a nie pod samochody. I tak naprawdę my ratujemy świat, jesteśmy etyczni, podnosimy jakość naszego życia i jeszcze wzmacniamy polską gospodarkę. What's not to like? Tak można. Tak można. Mamy naprawdę już końcówkę czasu, także jeszcze oddajemy tutaj na Jana sekundę, jeżeli mógłbym. Mógłbyś, ale zapraszam. Chyba, że jest pytanie, które bardzo chcesz. No, jak jest jeszcze jedno pytanie, zdążymy. No, jeszcze może ostatnie pytanie tutaj mamy. U mnie bloku, że na piece kaflowe. Okej, w takiej sytuacji. Odpowiedź na różnym poziomie. Odpowiedź systemowa. Potrzebna jest polityka senioralna. Bo ci ludzie często w tym na trzecim piętrze, bez windy, a przyjąc od mieszkania kaflowego, gdzie biegają 70-latkowie z kubłem węgla z góry na dół, to jest średniowiecze, to nie jest XXI wiek, tak być nie może. Więc polityka senioralna powinna polegać na systemowym myśleniu, czyli na przykład, zależy od budowy, robimy nadbudowę i winda i mieszkania senioralne dostosowane do potrzeb starszych ludzi, którzy mogą być samodzielni przez dłuższy czas. Robimy standardy z energetycznym i ogrzewane za pomocą nowoczesnych technologii, bo dzisiaj ogrzewanie pompą ciepła z fotowoltaiką, jak się to dobrze zrobi, kosztuje nawet mniej niż ogrzewanie węglem przyzwoitej jakości. A jak jest budynek efektywny energetycznie, to w ogóle kosztuje śmieszne pieniądze, jeszcze pozbywamy się ubóstwa energetycznego. Więc tych ludzi, którzy mieszkają w takich warunkach, należy im dać dobrą politykę społeczną, a nie tylko polityka efektywności energetycznej, należy to połączyć. Ale to jest osobny temat, który chętnie bym rozwinął, ale chyba bym się rozgadał znowu. Ja robię w ogóle osobne wykłady o budownictwie energooszczędnym, co z tym zrobić, jak i dlaczego, że to wcale nie, jest, nie są wyrzeczenia, nie kosztuje majątku, tylko wręcz jest to bardzo opłacalne. Dobrze, dzień dobry Państwu, jeszcze raz Jan Chudzinski.
Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Tak jak zapowiedziałem, pozwolę sobie jeszcze na kilka słów na zakończenie webinaru. Czy już widać prezentację? Tak. Dobrze. Tak jak już wiemy po występie naszego gościa, wiemy, przed jakimi wyzwaniami stoimy jako cywilizacja. I teraz chciałem pozwolić sobie na kilka słów refleksji na temat tego, jak to się przekłada na kontekst edukacyjny, na kontekst edukacji. I chciałem podkreślić tutaj szczególną rolę nauczycieli i wyzwanie, przed jakim stoicie w kontekście zmiany klimatu. Może to jest banał, ale postaram się uzasadnić te słowa. I nie mówię tego z pozycji pedagoga, psychologa, filozofa, bo nim nie jestem, ale z osoby, która od kilku lat jest zaangażowana właśnie w ochronę klimatu. A także od niedawna nauczyciela. Tak? Na bieżąco obserwuję to, co się dzieje w ochronie klimatu, jakie są nastroje, jakie są działania, a też sam doświadczyłem, niestety, na przestrzeni tych lat różnych stanów psychofizycznych związanych z ochroną klimatu. Od stanu ekscytacji, euforii we wspólnym działaniu do czasem zrezygnowania, do czasem takiej rezygnacji. I myślę, że z tego powodu mógłbym się podzielić kilkoma refleksjami. Mam nadzieję, że będą one dla Państwa jakoś w kontekście swojej pracy z młodzieżą cenne. I chciałem powiedzieć o braku nadziei, o beznadziei, o rozwiązaniach, o hejcie, o potrzebie wsparcia, ale też o nadziei właśnie. I czasami o odczuwaniu takiego dysonansu poznawczego w tym, co wiemy, a także w tym, co się dzieje wokół nas. Może zdążę w te 10 minut, panie lekturze? Tak. Dobrze. I dlaczego w ogóle o tym mówię? No, bo edukacja globalna i w ogóle edukacja to nie tylko podnoszenie świadomości, ale też kształtowanie postaw, prawda? Może tak, żeby zakończyć z nadzieją, tak? To zacznę od beznadziei. I tak jak w wystąpieniu pana Marcina Popkiewicza, widzieliśmy dużo obrazów, tak naprawdę takich przekazów, obrazów, które mogą przerażać. Tak samo widzimy to w przestrzeni medialnej. No i wobec tych obrazów tak naprawdę ciężko jest przejść obojętnie. No i z jednej strony słusznie te obrazy się pojawiają, moim zdaniem. Jednak z drugiej musimy spojrzeć na tę drugą stronę monety i też mieć świadomość tego, że wzrasta liczba przypadków depresji klimatycznej, na przykład, tak? Tylko czy to znaczy, że nie powinniśmy mówić, jak jest? Tak? Nie wiem, chyba nie. Może jednak lepiej przyjrzeć się źródłom, nie wiem, temu, co prowadzi do tego stanu, do pewnych wątpliwości, nie wiem, zagubienia, dysonansu poznawczego. I może jest to hejt i dyskredytacja, i może to jest jedno ze źródeł tego problemu. No wiadomo, jakie emocje towarzyszyły wystąpieniom Grety Thunberg i młodzieżowego strajku klimatycznego. Tak? Co mogą myśleć ci młodzi ludzie, którzy spotykają się właśnie z takim hejtem i słyszą, że są nierozsądni, że przesadzają, też widzą, jak jakieś postronne osoby, ile energii tak naprawdę przeznaczają na to, żeby fabrykować, żeby tworzyć tego typu dyskredytujące treści. Nie wiem, słyszą, że sami mają smartfony i Adidasy i tak naprawdę nie powinni protestować. I słyszą to zarówno od innych swoich rówieśników, bo wiadomo, że ta grupa nie jest jednorodna, że są osoby, które jakoś są zaangażowane, są przejęte, są też tacy, którzy stoją z boku, ale są też tacy, którzy właśnie troszeczkę śmieszkują i bawią się tym tematem kosztem swoich koleżanek i kolegów. No ale są też tacy ważni dorośli, którzy uciekają się do tego typu działań. To jest kawałek, to jest treść wywiadu z dużej ogólnopolskiej rozgłośni, który wywiad miał miejsce w sobotę, w ten weekend. Tutaj dwie dosyć znane osoby rozmawiają na temat klimatu. No i co ci młodzi ludzie mogą, uczniowie i uczennicy mogą sobie pomyśleć, widząc tego typu treści, pytania, czy rozmówca uznaje, że obrońcy klimatu i Greta Thunberg to osoby, które śmieszą, czy nie śmieszą? No nie, no pozostawię to bez większego komentarza, ale myślę, że jednak dlatego właśnie te
kluczowe jest otoczenie tych osób wsparciem, tak? Tych młodych zaangażowanych, którzy narażeni są właśnie na hejt, a także na fake newsy. Ostatnio taka książka wyszła, no nie jest warto, nie warto jej czytać, ale trzeba wiedzieć, że takie rzeczy też się ukazują, a czasem są też narażeni na, no, po prostu na taką jawny brak rzetelności w mediach. To jest przykład artykułu, który ukazał się chyba w zeszłym tygodniu. No, bardzo niefortunny tytuł. Tytuł sugerujący, jakoby powstał jakiś raport naukowy, który wskazuje, że plastik jest większym problemem niż zmiany klimatu. Otóż nic bardziej mylnego. To jest raport z badań ankietowych konsumentów. I ten raport tak naprawdę pokazuje duży problem, przed którym stoimy. Tak? Mimo iż globalnie zmiana klimatu jest uznawana jako problem przez ankietowanych, to w Europie Wschodniej właśnie te proporcje są troszeczkę wywrócone do góry nogami. Większość osób uznaje, że plastik jest największym problemem, zmiana klimatu gdzieś tam się na kolejnym miejscu plasuje. Tak? Czyli nawet takim przykładem z dużego medium ogólnopolskiego możemy zauważyć, że no jest problem też z komunikacją. I też jako osoby uczące, przekazujące treści musimy brać to pod uwagę, że takie rzeczy mogą się zdarzyć i na takie rzeczy mogą ci młodzi ludzie natrafiać. No i dodatkowym problemem jest też w ogóle zbiór rozwiązań i sposoby działań, jakie możemy podejmować. I nawet w tej dorosłej przestrzeni medialnej czasami słychać głosy mówiące o kryzysie wyobraźni, o pewnym zagubieniu. No a co mogą powiedzieć ci młodzi? Co mogą powiedzieć ci młodzi, którzy tak naprawdę krzyczą do nas, do dorosłych, zróbcie coś. Tak? I w odpowiedzi otrzymują odpowiedzi, no okej, no może zajmijcie się swoimi indywidualnymi wyborami konsumenckimi. Tak? No wiadomo, to jest istotne, ale nie wystarczy. No gorzej jest. Zdecydowanie gorzej jest, jeżeli także my dostajemy takie sygnały jak ten. To sprzed 2 tygodni informacja. I co my dorośli i młodzi, co mamy zrobić wobec tego? Tak? Na szczęście kultura internetowych memów wychwyca pewne zjawiska i już podchwyciła ten wątek. Podkreśla różnicę w podchodzeniu do tego, do problemu klimatu, zmiany klimatu w pokoleniach, w starszych pokoleniach i w tych najmłodszych. Tutaj jest taki mem, tutaj na szybko przetłumaczę. Na górze widzimy osoby ze starszych pokoleń, które troszeczkę sobie śmieszkują ze zmiany klimatu, mówią, że klimat zawsze się zmieniał, a to będzie za 100 lat, że to jest jakaś teoria spiskowa i że technologia wszystko naprawi. No, poniżej widzimy młodą osobę, która załamuje troszeczkę ręce, poszukuje różnych informacji w przeróżnych źródłach. Widać, jak budować turbinę wiatrową, jak przeżyć apokalipsę, jak prowadzić ogrody permakulturowe, jak zbudować samochód elektryczny, no i także klimat, nauka o klimacie, taka podstawowa. Dobrze, a problem, widać, dotyczy wszystkich, zarówno dorosłych, jak i młodych. I jak sobie z tym radzić? No ja polecam, i to właśnie głównie dla Państwa, no, bardziej dla dorosłych osób, polecam tekst filozofa Tomasza Stawiszyńskiego, który pokazuje, jak skrajnie różne postawy możemy podjąć wobec wizji katastrofy klimatycznej. Tak. I dlaczego w ogóle o tym wszystkim mówię? Otóż na to, jak młodzież odbiera, odnajduje się w tej sytuacji, no, dosyć duży wpływ mają nauczyciele. I co mogą zrobić nauczyciele? Co możemy zrobić? No, wydaje mi się, że jednak zbudować właśnie taką, po pierwsze, bezpieczną przestrzeń dla tych zaangażowanych, tak? Dla tych zaangażowanych, którzy są narażeni na te, jak widać, często no, ciężkie przeżycia dyskryminacji, dyskredytacji i hejtu, zarówno przez otoczenie najbliższe, jak i media. Z drugiej, dopuszczać do wymiany poglądów z tymi, którzy się nie zgadzają na to, nawet właśnie w tym otoczeniu szkolnym. Z trzeciej z kolei zachęcać do zaangażowania i przedstawiać możliwe i adekwatne do tego problemu treści. I już na końcu chciałem polecić Państwu dwie publikacje.
dwie publikacje, które mogą pomóc właśnie w mobilizacji, a także w budowaniu przestrzeni dyskusji w klasie na temat wokół tych niezwykle trudnych i ważnych problemów. Pierwsza z nich to pojadnik edukacyjny przygotowany we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności. Uczymy się dialogu i dyskusji. To jest taki pojadnik właśnie z metodami, jak podejmować różne tematy, wykorzystując metodę dociekań filozoficznych. To są takie propozycje aktywności. A drugi materiał to jest materiał przygotowany przez Polską Akcję Humanitarną, A ty czujesz klimat, w ramach prowadzonego obecnie programu edukacji globalnej. No, muszę powiedzieć, że materiał naprawdę zarówno dobrze informacyjnie i bardzo mobilizujący, inspirujący. I tak już zupełnie na koniec chciałbym tak bardzo informacyjnie przypomnieć, że za tydzień w piątek, 29 listopada, odbędzie się kolejny młodzieżowy strajk klimatyczny w całej Polsce. Więc w tym temacie chciałem bardzo podziękować. Chciałem też podziękować już w tym momencie tak troszeczkę korespondencyjnie panu Marcinowi Popkiewiczowi za wykład klimatyczne Fakty i Mity. Chciałem podziękować Państwu za obecność i zaprosić na kolejne webinarium. Kolejne webinarium, które odbędzie się już we wtorek, 26 listopada o 20, czyli tak jak poprzednie. Tytuł brzmi: czy potrzebne są nam granice? Współczesne kryzysy humanitarne, emigracje, i będzie prowadziła pani Marta Pietrusińska z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałem bardzo podziękować i też podziękować panu Arturowi, który tutaj czuwał nad tym, żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem i technicznie. I pobudka. Do widzenia. Dziękuję bardzo.